No dobrze. Rozpoczynamy kolejne QA na kanale, czyli odpowiedzi na Wasze pytania o Biblię, o świat starożytny, o tajemnice przeszłości. No, dawno nie było odcinka na kanale, wybaczcie, miałem bardzo dużo zajęć. Mam nadzieję, że teraz odcinki będą ukazywać się częściej. No i co? No i przechodzimy już może od razu bez zbędnych przedłużeń do pierwszego pytania. No, tu będę pokazywał pytania. Mam nadzieję, że to będzie widać. Pierwsze pytanie: Pan Jan Brzeski zadaje dzień dobry. Skoro imię Boga było w użyciu na Bliskim Wschodzie poza Izraelem, to kogo ci nie Izraelici czcili pod tym imieniem? Domyślam się, że w tym pytaniu chodzi o czcicieli imienia Boga jednego, JHWH, Boga Jachwe, którzy nazywali się Szasu. Mamy w Egipcie y, takie starożytne poświadczenia i to kilka poświadczeń, że rzeczywiście. Pewna ludność o imieniu Szasu, pochodząca z Transjordanii, też z Synaju, z Półwyspu Synajskiego, czciła Boga, czy w każdym razie znała to święte imię. I co ciekawe, ta grupa bywa utożsamiana właśnie z protoizraelitami. Rzeczywiście jest tak, że mamy, tą, mamy takich ludzi, tutaj może nawet pokażę, no, w Wikipedii mamy nawet hasło Szasu, czyli słowo egipskie, które oznacza... Beduinów zamieszkujących y, tereny na wschód od starożytnego Egiptu, czyli właśnie Ziemię Kanan, tam gdzie mieszkali, gdzie będą mieszkać później Izraelici, Transjordanie, też Półwysep Synajski. Co ciekawe, w Biblii to jest w ogóle duży temat i rzeczywiście w Biblii y, najstarsze teksty biblijne mówią o, o tym, że Bóg jakby przychodzi do Izraela z Synaju albo w ogóle z południa, że przychodzi z Seiru czy z Tejmanu czy z Edomu. Najstarsze teksty biblijne, najstarsze wyrażenia o tym, że Jahwe przychodzi do Izraela, mówią o tym, że on przychodzi właśnie z pustyni, że przychodzi z południa, że przychodzi z, e, z, chociażby z Synaju, Jahwe ze Sinai, ten ze Synaju, chociażby e, tak mówi pieśń Debory, piąty rozdział Księgi Sędziów, starożytna pieśń, o której też nagrywaliśmy odcinek. No więc rzeczywiście <laughs> teksty biblijne również sugerują, że to imię Boga i kult Boga Jahwe przychodzi do Kananu, przychodzi do Izraela właśnie z południa Synaju. I co ciekawe, właśnie egipskie poświadczenia też pokazują, że istniała taka ludność na Synaju zwana przez Egipcjan szasu. I mamy tutaj poświadczenie, że jest taki hieroglif, który może nawet pokażę właśnie, który mówi o, o tym, że szasu byli pod imieniem JHWH. Tutaj mamy ten hieroglif. Pamiętacie, pokazywałem kiedyś, jak czytać hieroglify, że czytamy w tą stronę, w którą chierogi patrzy. Mamy te ptaki, które patrzą w lewo, więc zaczynamy od lewej strony. Mamy tutaj hieroglify oznaczające lud, szy, sy, waw, czyli u, szasu i mamy j, h, w, h. Czyli mamy szasu, mamy tą ludność szasu, która czci Boga pod imieniem Jahwe. Tutaj właśnie badacze dość jednoznacznie wskazują, że ten ta część hieroglifu, która zaczyna się od tych dwóch piór, że prawdopodobnie to się bardzo dobrze zgadza z tetragramem JHWH. I w związku z tym przypuszcza się, że być może jakaś grupa protoizraelitów wywodzi się właśnie od tych szasu, od tych ludzi pustyni, od tych ludzi, którzy żyli na Synaju. W Biblia też gdzieś tam przechowuje tą pamięć, że Izrael przyszedł z południa, właśnie przyszedł z Synaju, że na Synaju mu się Bóg objawił. Być może jest w tym opowiadaniu biblijnym zachowana ta ta tradycja, że to imię, pod którym Bóg jest czczony w Biblii, JHWH, Jachwe, że to imię przychodzi z południa, że to imię przyszło właśnie od tego ludu, być może jednego z jakichś praplemion izraelskich, który nazywa się w Egipcie Szasu. No, trudnością tej hipotezy jest to, że w Biblii nie pojawia się to imię Szasu. Tak? W Biblii nie pojawia się ani żadne z plemion nie nosi tego imienia Szasu. Ani nie pojawia się ta nazwa, ale to, to ten argument akurat nie jest no, nie jest wiodący, nie jest taki dominujący, dlatego że Izraelici jak najbardziej mogli wyprzeć z pamięci to imię tego ludu, który niósł to imię. Mogli po prostu zostać zapamiętani właśnie, mogli przechować tą pamięć o tym, że imię Boga przychodzi z południa. No więc mamy właśnie no, taką ciekawą ideę, że rzeczywiście. Imię Boga przychodzi z południa, imię, imię Jachwę jest pierwsze poświadczone, co ciekawe właśnie nie w Biblii, ale właśnie najstarsze poświadczenia imienia JHWH są poświadczone w tekstach pozabiblijnych, czy to w steli Meszy, o której kiedyś wspominałem, czy to właśnie chociażby gdzie jest mowa o tym szasu z Jachwę albo szasu Jachwe, że ten lud właśnie czci Boga pod imieniem JHWH, i jest ta hipoteza, że właśnie pod tym imieniem kryli się protohebrajczycy. Nawet mam tutaj taki hieroglif, taki fragment płaskorzeźby. To jest, stel, to jest na steli Ramzesa III, który, która pokazuje, jak to Ramzes III pokonał właśnie ten lud pustyni, tych rzezimieszków, tych zbirów, którzy koczowali na pustyni, tych beduinów z pustyni o imieniu Szasu i w uwięził. Tutaj mamy właśnie uwięził, przykład takiego człowieka, który jest określony jako członek plemienia Ludu szasu. Być może, jak powiedzieliśmy, to są jacyś yy, protoizraelici albo jakieś plemię, które później yy, przekazało tą wiarę w Jachwę Izraelowi, czy stało się częścią ludu protoizraela. Mamy też w Egipcie mowę o Habiru, czyli też o takich ludziach yy, pustyni, ludziach, którzy yy, napadali na miasta kananejskie, którzy Habiru, tu już, już wyraźnie mamy rdzeń chybry, od, od, od którego później mamy nazwę prawdopodobnie właśnie Hebrajczycy, chibri, iwri, tak? Ibry. Więc y, Egipt wspomina o takich ludach, które być może stały się, czy prawdopodobnie stały się protoplastami późniejszych Izraelitów. Późniejszych Izraelitów. Tu, co ciekawe, pokażę jeszcze jedno bardzo świeże odkrycie, tak zwany Cokół Berliński. To znaczy odkrycie jest dość stare, bo ten Cokół przeleżał w Muzeum Berlińskim bardzo długo, ale, do, ale niedawno dopiero przy użyciu takich najnowszych metod badawczych, dokonano poprawnego odczytu Hieroglifu, czy pełniejszego odczytu hieroglifu, z którego wynika, że tam prawdopodobnie mamy najstarsze imię Izrael. Kiedy właśnie odczytano przy pomocy nowszych technik, że tam mamy prawdopodobnie przedstawienie Sempa, jeden z hieroglifów, to złożyło się na nazwę Izrael, i to by była najstarsza nazwa ludu Izraela, właśnie pochodząca z Egiptu. Jeszcze starsza od tak zwanej Steli Merenptacha. Steli Merenptaha. Stela Merenptaha, czyli gdzieś koniec XIII wieku, uchodzi za dotąd za najstarsze poświadczenie nazwy Izraels. To, to też ciekawa w ogóle, ciekawy temat na osobny odcinek. Ale to pokazuje, że te źródła egipskie kryją pewne tajemnice i rzeczywiście tutaj być może mamy, albo prawdopodobnie mamy najstarsze poświadczenia czy to imienia JHWH, imienia Boga Jahwe. Czy to nazwy Izrael? Czy to nazwy Izrael? No więc, <laughs> więc rzeczywiście to imię było w życiu na Bliskim Wschodzie poza Izraelem. Nie wiemy, czy to było poza Izraelem, czy, czy bardziej chodzi o to, że to imię było, imię JWH, było w użyciu w tych plemionach szasu, Beduinów Synaju, wśród których być może są nasi proto -izraelici. Dobrze, kolejne pytanie. Zdanie o książkach profesora Barta Ermana. Rzeczywiście, profesor Bart Erdman jest takim ważnym. Współczesnym badaczem, też takim biblistą, który no, często się przewija w różnych dyskusjach, debatach. Amerykański badacz, zwłaszcza krytyk tekstu biblijnego. Krytyk oznacza, że on bada krytycznie ten tekst oryginalny Biblii. Te, te manuskrypty nie oznacza, że on krytykuje, tylko że zajmuje się krytyką tekstualną, czyli badaniem najstarszych rękopisów biblijnych, zwłaszcza Nowego Testamentu. I Bart Erdmann rzeczywiście uchodzi za bardzo dobrego, no, wspaniałego badacza, jeżeli chodzi o właśnie manuskrypty Nowego Testamentu. Te badania pokazują, że tych manuskryptów Nowego Testamentu są setki, a nawet tysiące. No i tutaj ta postać jest o tyle kontrowersyjna, że jak wiemy, jak pamię... może wiemy, może nie, on był takim badaczem bardzo wierzącym w Biblijnie, bardzo tak właśnie takim chrześcijaninem biblijnym. No i właśnie pod wpływem swoich badań biblijnych no, stracił wiarę w Biblię. Został takim agnostykiem. No i zaczął właśnie publicznie, wydał bardzo dużo takich książek, które stały się bestsellerami, tłumaczone na wiele języków, też na język polski, też mam tutaj kilka książek Barta Rymana, które stały się bestsellerami, no, pokazującymi jego już takie sceptyczne podejście, to znaczy w jego opinii, jako tego pierw, najpierw wierzącego chrześcijanina, no Biblia jest zesłana przez Boga, więc nie powinno być tak, że my nie mamy jednego tekstu biblijnego, tylko mamy wiele różniących się manuskryptów. A to Bart Ehrman odkrył, badając właśnie, będąc tym krytykiem tekstów biblijnych, manuskryptów, odkrył, że manuskryptów Nowego Testamentu jest więcej, i to różniących się między sobą, niż słów w Nowym Testamencie. Jest kilka tysięcy manuskryptów właśnie i te różnice pokazują, że no nie mamy jednego tekstu Biblii. Mamy jedną księgę, ale mamy różne wersje tej księgi. No i to, pewnie też inne rzeczy... Tam już nie wchodzę w szczegóły. Erman też mówi o problemie cierpienia w chrześcijaństwie, czy jak rozwiązują go religie że to go doprowadziło do agnostycyzmu. No w każdym razie badacz bardzo popularny. Dzisiaj wiele książek zostało jego przetłumaczone też na język polski. Jako badacz manuskryptów biblijnych jest bardzo dobry i trzeba go polecić. Natomiast trzeba wiedzieć, że on pisze też z perspektywy takiej nie tylko czysto obiektywnej. Część badaczy zarzuca mu właśnie może nie tyle obiektywizm, tylko właśnie takie podejście, które jest podejściem już takim atakującym. Najpierw pisał z pozycji takich apologetycznych, jako wierzący chrześcijanin, a później, kiedy stracił wiarę w natchnienie Biblii, zaczął pisać publikacje takie bardzo krytyczne. No więc, no cóż, tyle na temat tych książek. Tak jak mówię, to jest duży temat. Trzeba było pewnie każdy wątek jego książek osobno tutaj omawiać i tak dalej. Idziemy dalej. Witam pana profesora, dziękuję za wykład. Jak wytłumaczyć scenę w ogrójcu? Wcześniej zawsze, gdy Jezus wypowiadał słowa ja jestem, Żydzi są oburzeni, bądź chcą go ukamienować. Natomiast w ogrójcu padają na twarz. Czy to kwestia tłumaczenia? Rzeczywiście jest takie bardzo tajemnicze opowiadanie w Nowym Testamencie. Chodzi o Ewangelię Jana. Może to już nawet pokażę. Mianowicie to jest 18 rozdział Ewangelii Jana, gdzie rzeczywiście mamy scenę w ogrójcu. Jezus ma być pojmany przez kohortę. Wysłaną przez Kaifasza. No i właśnie jest powiedziane, że Judasz go wydał. Judasz doprowadził tych żołnierzy. Trzeci werset. Judasz, otrzymawszy kohort od strażników oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, widząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, to jest bardzo ważny fragment, wyszedł naprzeciw nich i rzekł, rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu. Jezus rzekł do nich. Ja jestem, to są te słowa: ja jestem. Również Judasz, który go wydał, stał między nimi. I szósty werset mówi tak: Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. No i rzeczywiście ten werset brzmi bardzo zagadkowo, no bo tutaj mówimy o kohorcie Kajfasza, czyli prawdopodobnie o nieżydach, być może to są rzymscy żołnierze, którzy nagle na słowa Jezusa: Ja jestem, cofają się i upadają na twarz. I teraz to, to sformułowanie: Ja jestem. No, teoretycznie, po grecku tam pada słowo ego eimi, tak? czyli ja jestem, ego eimi. Teoretycznie, tak zwyczajnie czytając, może po prostu oznaczać to ja, tak? Kogo szukacie Jezusa z Nazaretu? Jezus mówi, ego eimi, czyli to ja, mnie szukacie. Czyli teoretycznie te słowa mogłyby brzmieć naturalnie i tak neutralnie, no ale, tak, ale nie oczywiście w Ewangelii Świętego Jana. Pamiętamy, albo może nie, że Ewangelia Jana to jest najbardziej mistyczna i najbardziej teologiczna z czterech Ewangelii tej Ewangelii Jezus jawi się jako od razu taki właśnie boski, który wszystko przewiduje, wszystko wie, to co mówiłem, te wcześniejsze słowa, popatrzcie czwarty werset. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, tak? Jan ukazuje Jezusa nie tyle jako człowieka, tylko ukazuje Jezusa od razu jako Boga, który wszystko wie, wszystko przewiduje i tak naprawdę nad wszystkim ma kontrolę. Tak? Jezus w Ewangelii Jana jest najbardziej taki ukazany, ta boska strona Jezusa, taka mistyczna. Taka właśnie nadprzyrodzona. I dlatego u Jana na pewno to Ja jestem nie jest takie zwyczajne, po prostu to ja. I właśnie ta reakcja tych żołnierzy na słowa Jezusa Ja jestem to jest upadek na, cofnięcie się, upadek na ziemię. I ta reakcja wynika prawdopodobnie z kilku rzeczy. Po pierwsze, słowa Ja jestem i to jest najbardziej chyba oczywiste w, to jest wymówienie imienia Boga. Tak? Ja jestem ego Eimi to jest początek tego imienia, które Bóg wypowiada o sobie w Starym Testamencie. Jestem, który jestem. Ego eimi hoon. Tam jest ta pełna forma grecka, która jest oczywiście tłumaczeniem formy hebrajskiej. Echie asher echie. Jestem, który jestem. Więc Jezus wypowiada rzeczywiście święte imię, tak naprawdę święte imię, które jest imieniem Boga i mówi o sobie. Ja jestem. No ale znowu, dalej, ale dalej by można zapytać, ale przecież to są żołnierze rzymscy. Dlaczego na te słowa oni się nagle cofnęli i upadli? I tutaj jest kilka hipotez. Na pewno to nie jest takie normalne, na pewno to nie jest naturalna reakcja. Po pierwsze, tutaj Jan prawdopodobnie nawiązuje do psalmu, który tutaj przytoczę, 56 i do jeszcze kilku innych fragmentów Starego Testamentu, gdzie jest powiedziane, że kiedy objawia się Mesjasz, sługa pański, wtedy wrogowie cofną się, moi wrogowie. Gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Tak? Moi wrogowie odstępują ode mnie, cofają się. Kiedy ja zawołam, mówi o sobie Mesjasz, czy ten król, właśnie pomazanie z rodu Dawida, że Bóg jest ze mną. I jest kilka takich fragmentów w Starym Testamencie, które właśnie mówią o tym, że jak się pojawia imię Boga, czy pojawia się sam Bóg, człowiek nagle upada na ziemię, upada na twarz. Ze zlęku, ze strachu, Mojżesz, prawda, w krzaku gorącym, kiedy widzi krzak, który się pali, a nie spala, też upada na ziemię, yy, prawda. No więc yy, jest to takie ciekawe i tutaj to, ten upadek tych ludzi... Oczywiście, tak jak mówię, w rozumieniu Ewangelii Jana, bo to Jan tutaj specjalnie chce podkreślić, to, ta, ta scena w ogóle się nie pojawia u synoptyków, czyli ani w Ewangelii Marka, ani w Ewangelii Mateusza, ani w Ewangelii Łukasza. Tylko u Jana się pojawia ta scena, że Jezus w ogrójcu mówiąc, ja jestem, wywołuje właśnie taką dziwną reakcję, że ci żołnierze upadają na ziemię. W rozumieniu Jana... Albo prawdopodobnie przestraszyli się wypowiedzenia imienia Boga. I teraz dlaczego się przestraszyli wypowiedzenia imienia Boga? Bo wypowiedzenie imienia Boga to jest przywołanie jego mocy, przywołanie jego potęgi. Czyli albo się bali użycia imienia Boga do magii, do tego, że tutaj imię Boga, bo w imię Boga jest na tyle święte, jest niezwykłe, cała kabała przeżydowska, dotyczy tajemnicy zrozumienia imienia Bożego. tak? W takim ujęciu bardzo już spopularyzowanym i takim nieprawdziwym, taka kabała, rozumiana bardzo popularnie, służy do odkrycia tajemnicy imienia Boga, po to, żeby móc nim rządzić, żeby za pomocą tego imienia móc właśnie dokonywać magii, czyli móc zmieniać świat, móc wpływać na świat, tak? potęgą tego imienia. Albo po prostu żołnierze bali się użycia tego imienia w sposób magiczny, albo po prostu może bali się, że Jezus wypowiedział to imię. Czyli bali się, że Bóg tutaj został obrażony, że może nagle spadnie piorun z nieba, że coś się stanie takiego tak. Wiemy, że, to, że Żydzi mieli zakaz wypowiadania świętego imienia. No więc tak jak mówię, scena jest bardzo tajemnicza, zupełnie nieobecna we wcześniejszych Ewangeliach. U Jana pojawia się wyraźnie nie jako powiedzenie to ja jestem, tylko jako właśnie podkreślenie potęgi bóstwa Jezusa. Podkreślenie, że Jezus mówi o sobie. Używając właśnie imienia Bożego, no i ludzie, nawet można by powiedzieć tacy nie do końca pobożni, słysząc to święte imię, czy słysząc moc, potęgę tego imienia, czując ją, cofają się i upadają na ziemię. Więc ten to przesłanie, tu to, to, to wyraźnie w Ewangelii Jana chodzi o przesłanie, które ma ukazać Jezusa jako Boga. Dobrze, idziemy dalej. Krzysztof Skarczyński <laughs> gratuluje 10 tysięcy subów, no już teraz mam troszkę więcej, to pytanie było zadane dość dawno. Teraz mam chyba już 18. Co do QA, chciałem spytać, jak to jest z tym imieniem Boga. No właśnie, przed chwilą żeśmy wspominali o imieniu Boga. Lub raczej z czasownikiem być w języku hebrajskim. W czasie teraźniejszym, słynne echie, asher, echie, bywa zwykle tłumaczone jako jestem, który jestem. Chociaż dosłownie chyba powinno być będę, który będę. Skąd ta rozbieżność? Rzeczywiście, w języku hebrajskim mamy dwie formy czasownika: tak zwany katal i Ktol. Katal oznacza najczęściej czas przeszły, i Iktol oznacza najczęściej czas przyszły, czyli aspekt niedokonany. I rzeczywiście nie ma czasu teraźniejszego. To słowo Echie, gdyby chcieć dosłownie przetłumaczyć, rzeczywiście oznacza będę. To jest forma imperfektum tak zwanego, czyli Iktol. Będę, który będę. Tutaj nawet y, może pokażę mój artykuł. Mam ten artykuł Kłopoty z klasyfikacją czasownika w biblijnej hebrajszczyźnie, gdzie, gdzie, gdzie omawiam te wszystkie zagadnienia dotyczące tych dwóch aspektów katali i ktol, dwóch aspektów czasownika. I to nawet pokazuje taką, ilustruje funkcjonowanie tych dwóch trybów, czy dwóch aspektów czasownika, pokazując na przykładzie, że rzeczywiście katal, chociaż bywa tłumaczony jako przeszłość, najczęściej jako przeszłość ponad 10 tysięcy razy w Biblii, a i ktol najczęściej jest tłumaczony jako przyszłość ponad 5 tysięcy razy, to proszę zobaczyć, że obydwie formy bardzo często są, mogą być tłumaczone jako również prezent, czyli czas teraźniejszy. I prawdopodobnie tak ten, tą, mamy tą formę w Ta forma iktol, echie, jestem, który jestem, czy będę, który będę, to jest ta forma czasownika. I proszę zobaczyć, że oprócz czasu przyszłego, będę, może ponad 3000 razy ona w Biblii odpowiada czasowi teraźniejszemu. Tak? I to właśnie pokazuje, że, to, że ta formuła echie, asher, echie, która dosłownie powinna być przetłumaczona, będę, który będę, też może brzmieć, jestem, który jestem. Na ten temat mam też osobny odcinek, więc tam można sobie więcej dosłuchać. Tu jeszcze czytelnik pyta. Poza tym przy okazji chciałem zapytać o literkę Jud. J, tak? Jest jedna z tych liter alfabetu hebrajskiego. Według Wiki czyta się to jako J albo I, lub czasem jako E. O ten ostatni sposób czytania chciałem zapytać. Kiedy on się pojawia, jest na to jakaś zasada. Tak, yy, literkę J można czytać jako E w, w tych sytuacjach, w których Jota jest tak zwanym materlekcionist, czyli Jota nie służy wtedy jako spółgłoska. Tylko służy jako oznaczenie dla samogłoski, bo pamiętajmy, że he alfabet hebrajski, już to kiedyś też wspominałem, alfabet hebrajski to jest tak zwany abjad on nie ma samogłosek. To jest alfabet tylko spółgłoskowy, on ma tylko spółgłoski. Samogłoski odczytywane są z kontekstu, samogłoski są dodawane jako tak zwane kropeczki, kreseczki, później, już w czasach pobiblijnych, dopiero dodano do tekstu hebrajskiego samogłoski. I teraz Żydzi, żeby właśnie wspomóc się w czytaniu spółgłosek, tylko spółgłosek, J te właśnie oraz inne spółgłoski, jak alef czy waw, wykorzystują jako tak zwany mater lekcjonis, czyli pewne spółgłoski, które miały również pomóc czytać samogłoski. Ja tutaj tu też mam swój podręcznik do Biblii. Tutaj gdzieś on nie wiem czego tutaj mam, ale nie. Mam podręcznik w każdym razie do języka hebrajskiego. Ja tam to szeroko tłumaczę, że jota rzeczywiście w momencie kiedy jest mater lekcjonis i występuje po niej samogłoska e, czyli cere albo segol, może być czytana jako e. To jest taki szczegulik to jest już dla tych, którzy gdzieś tam Bardziej wchodzą w meandry języka hebrajskiego. Dobra, idziemy dalej. QA, tutaj też widzę pytanie językowe. Twarz oraz życie to hebrajskie rzeczowniki w liczbie mnogiej. Tak. Twarz panim, końcówka im to jest liczba mnoga w hebrajskim, czy życie haim, też liczba mnoga. Czy może pan podać jakieś inne przykłady takich rzeczowników? Rzeczywiście, no są w języku hebrajskim, tak jak widzę in w innych językach, są tak zwane rzeczowniki plurale tantum, czyli rzeczowniki, które po prostu występują w liczbie mnogiej. Tak. Twarz jest takim rzeczownikiem w języku hebrajskim, panim, życie, haim, ale mamy też na przykład inne rzeczowniki. Mamy na przykład szamaim, niebo, niebiosa. Mamy rzeczownik maim, woda, też występuje z końcówką im czy aim w liczbie mnogiej. Mamy, rzecz, mamy na przykład nazwy własne, jak mitraim, Egipt. Tak? To liczba mnoga końcówki tego Egiptu, mitraim, oznacza, że tych Egiptów mamy dwa, górny i dolny Egipt. To już kiedyś też gdzieś to wspominałem. Mamy jeruszalaim, Jerozolima, też ma końcówkę liczby po mnogiej czy liczby podwójnej, im. Czy Aim. No więc rzeczywiście są takie liczebniki. Po polsku mamy też taki liczebnik jak drzwi, nie, nie ma jednego drzwia, czy spodnie, i tak dalej, i tak dalej. No więc yy, to są takie rzeczowniki, przykłady rzeczowników, które rzeczywiście w hebrajskim występują tylko w liczbie mnogiej. Dobrze, idziemy dalej. Jakie zna pan języki obce? No trochę tych języków znam rzeczywiście ze współczesnych języków, bo najpierw współczesne może starożytne też powiem. I jeżeli chodzi o współczesne języki, no to oczywiście muszę znać angielski, bo dzisiaj cała nauka. To jest język angielski, trzeba pisać po angielsku i czytać. No, znam też oczywiście niemiecki, bardziej tak biernie na zasadzie właśnie czytania, głównie tekstów, też francuski, włoski, no bo trzeba znać te języki, żeby studiować światową literaturę na temat Biblii. No i współczesny hebrajski też znam, tak? Mówię po hebrajsku, jeżeli chodzi o ten współczesny, tak zwany Iwrit. Iwrit modernit, tak, czyli Iwrit Izraelit. Czyli współczesny hebrajski. No ale oczywiście też znam języki starożytne, no bo muszę jako biblista. No więc znam hebrajski biblijny, znam aramejski, uczę tych języków, wykładam te języki. Znam też oczywiście ugarycki, no bo tłumaczę teksty z języka ugaryckiego, starożytnego, to jest martwy język, którym już dzisiaj się nie mówi. Znam też język fenicki, który jest związany z tymi innymi językami semickimi, znam troszkę akadyjski. Także trochę tych języków znam. No i tak to działa, tak to działa. Pewnie nie wszystkie jeszcze wymieniłem, ale mniej więcej. Dobra, idziemy dalej. Pan Mirosław Wasilewski. Kolejny wspaniały wykład. Bardzo dziękuję. Fajnie. Panie profesorze, jeżeli mogę, to proszę o podjęcie tematu pierwszej żony biblijnego Adama Lilit, no to już temat został podjęty, tak? Jest na kanale odcinek o Lilit, tej tajemniczej, prawdopodobnej pierwszej żonie Adama. I coś na temat 613 myc, czyli 613 przekazań, które znajdują się w torze. Rzeczywiście, taki odcinek też nagramy na temat hmm, tory, na temat właśnie tych 613 przekazań, bo to jest w ogóle też hmm, ciekawy temat. Zdaje się, że, że część z nich była dość drastyczna, a część w ogóle jest już nie do wypełnienia. Także to jest tak, ten temat się na pewno pojawi. Idźmy dalej. Pytanie: dlaczego w Biblii nie ma imienia faraona, zapanowania którego doszło niby do ucieczki Izraelitów? Zdaje sobie sprawę, że Biblia to nie jest książka historyczna, więc czy dla piszącego to imię nie miało znaczenia? Czy też zdawał sobie sprawę, że historia Mojżesza jest zmyślona i nie użył imienia Faraona, aby uniknąć niewygodnych pytań o w przyszłości. Rzeczywiście to jest dobre pytanie, bo biblistów od bardzo dawna zastanawiał fakt, że cała księga wyjścia, która wielokrotnie wspomina Faraona jako faraona prześladowania i później Faraona wyjścia, ani razu, nie wspomina imienia tego faraona. Więc rzeczywiście jest to zagadkowe, jest to zadziwiające, księga, która jest księgą imion, tak? Księga wyjścia po hebrajsku nosi imię Szemot, imiona. Ta księga bardzo mocno zwraca uwagę na imiona. Tymczasem nigdzie nie podaje imienia faraona. Słuchajcie, jak to, jak to bardzo by nam ułatwiło sprawę tych wszystkich badań historycznych, kiedy było wyjście z Egiptu, albo kiedy lokalizuje się w ogóle Izraelitów w Egipcie, kiedy byś, mielibyśmy chociaż raz w Biblii podane imię faraona związanego właśnie z Eksodusem, z wyjściem czy z pobytem Izraelitów. Nigdzie Biblia tego imienia nie podaje. I tutaj powiem, <laughs> jakie jest moi, moje przypuszczenie. Ono jest bardzo prozaiczne, to znaczy teksty o wyjściu z Egiptu, cała epopeja Eksodusu, ta wielka historia o przejściu przez Morze Sitowia i później wędrówce przez pustynię, chociaż one sięgają do pamięci historycznej o pewnych prawydarzeniach, to one są w Biblii spisane dość późno. Te teksty są spisane, one najpierw pojawiają się u proroków, Amosa, Ozeasza, to jest VIII wiek, później są spisywane właśnie już w pięcioksięgów w formie Księgi Wyjścia, ale to już jest później, to już jest przed Niewolą Babilońską, VII wiek, VI wiek, te teksty są spisywane. A więc ci, którzy spisywali te stare tradycje, tak naprawdę prawdopodobnie nie znali albo nawet nie powtarzali sobie imienia tego faraona, tym bardziej, że pamiętamy o tym z moich wykładów z Księgi Wyjścia, że historia, która jest zawarta w Księdze Wyjścia, jak Pan tutaj słusznie mówi, może nie tyle jest zmyślona, tylko ona jest nabudowana na tej starej tradycji, tak? To, co mamy opisane w Księdze Wyjścia, to jest monumentalna, wielka historia, która jest przesłaniem teologicznym. Ona jest nabudowana na pewnych przekazach starych, tradycji ustnej, na pewnych pamięci takiej historycznej, pamięci kulturowej, ale ta, ta, ta pamięć została rozbudowana w tych opowiadaniach i w formie, w jakiej one trafiły do Biblii, stały się Księgą Wyjścia, tam one są już bardzo teologicznie opracowane jako tak naprawdę wielkie świętowanie Paschy, jako objawienie Boga jako Pana historii, objawienie Boga jako Pana natury, objawienie Boga jako tego, który walczy z nieistniejącymi bogami Egiptu i tak dalej, Boga, który daje się poznać Egiptowi, czyli światu oraz Izraelowi. Więc tam mamy wielką teologię w księdze wyjścia, która już właśnie nie tyle zwraca uwagę na aspekty historyczne, nasz autor nie jest historykiem, tylko jest właśnie takim teologiem, który dokonuje takiej wielkiej, monumentalnej retrospekcji, czyli takiego spojrzenia wstecz, ale z punktu widzenia teologa, żeby na podstawie tej wielkiej historii już jakby no, ufundować czy zbudować tą tożsamość Izraela. Izrael wyraźnie buduje swoją tożsamość na wydarzeniu wyjścia z Egiptu. Tak? Najstarsze kredo historyczne kreda w Starym Testamencie czyli wyznania wiary mówią właśnie o tym, że Pan Bóg nas wyprowadził z Egiptu, że wyszliśmy z Egiptu. No więc prawdopodobnie dlatego, że ta pamięć już się zatarła i, i, i tak naprawdę dla autora nie była ważna historia, tylko przesłanie teologiczne i też żeby umieścić to opowiadanie w takich jakby prapoczątkach, bo księga wyjścia jaki cały pięcioksiąg stanowi pewnego rodzaju taki wstęp do historii Izraela, ale wstęp nie tyle historyczny, tylko wstęp teologiczny. Tak? I autor umieszcza te wydarzenia, jakby cały pobyt na Synaju, Pustynia, właśnie Egipt. To są takie wydarzenia, o których mówimy czasem mit założycielski Izrael. Tak? To słowo mitu się czasem pojawia wśród nawet biblistów, księży. Yy, pojawia się dość powszechnie to słowo mit założycielski, albo inaczej, jak ktoś nie lubi tego słowa, to można powiedzieć opowieść założycielska, tak? która nie tyle jest historią pisaną przez kronikarza czy historyka, ale pewną świętą opowieścią pisaną przez teologa. Przez teologa. Na podstawie, oczywiście, starych tradycji. Dobrze, idziemy dalej. No, i właśnie, tu jest związane z tym, co mówię, temat. Kolejne pytanie. Panie Marcinie, dziękuję za kolejny wspaniały wykład. Fajnie. Tematy związane z Egiptem są mi szczególnie bliskie. I mam pytanie do QA również dotyczące egiptologii. Który z obecnych w dyskursie poglądów na historyczność i ewentualnie datowanie Eksodusu jest Panu najbliższy? Czy uważa Pan, że okres hyksowskiej dominacji w Egipcie, czyli hyksosi, miał wpływ na kształtowanie się tego wspomnienia kulturowego? No mówiąc w skrócie, bo to jest olbrzymi temat, tak tak uważam, że pobyt Hyksosu w Egipcie, czyli mniej więcej XVII-XVI wiek przed naszą erą, kiedy tajemnicza ludność z Kananu i to Semici zawładnęli na prawie 100 lat Egiptem, czyli nie rządzili w Egipcie Egipcjanie ani żadne dynastie egipskich faraonów, egipskich królów, tylko Semici z Kananu, czyli no, można powiedzieć jacyś, jacyś dalecy krajanie protohebrajczyków, protoizraelitów. Myślę, że to był jeden z czynników, który wpłynął na naszą opowieść o Eksodusie. Drugim czynnikiem była przede wszystkim bardzo ważna i nie dająca się pominąć dominacja Egiptów nad Kananem, bo tam, gdzie się formuje proto-Izrael, czyli ta najstarsza część biblijnego Izraela dwunastu pokoleń, ona nawet nie musiała cała wychodzić z Egiptu. Pamiętacie, mówiłem o tym w innych tekstach, w innych wykładach tutaj, że no, niemożliwe nawet by było wyjście dwóch i pół miliona ludzi, jak to Biblia opisuje, prawda? 600 tysięcy zbrojnych mężczyzn. Więc tak naprawdę to wyjście czy, te, czy ten konflikt między Izraelem, Protoizraelem, kształtującymi się pokoleniami protoizraelskimi w Kananie, a Egiptem, to się mogło odbyć na wielu miejscach niekoniecznie w samym Egipcie. Bo proszę pamiętać, że Egipt dominował nad Kananem. Przez większość czasu, o którym my mówimy, to jest koniec drugiego tysiąclecia, powiedzmy XIII wiek, bo tak się najczęściej datuje postać Mojżesza, i wyjście z Egiptu, czyli powiedzmy XIII wiek przed naszą erą. To XIII wiek, XII wiek XIV, wiek, XIV wiek, wcześniej XV, to jest cały okres dominacji Egiptu nie tylko w, w swoim własnym państwie, nie tylko nad y, Półwyspem Snajskim, tylko nad Kananem. Tak? Egipt dominuje również w Kananie. Kanan to jest jego prowincja. Tam są stacjonują garnizony egipskie, y, egipskiego wojska. Więc Izra ci protoizraelici, którzy gdzieś tam rozbijają się i starają się zajmować swoje miejsce w Kananie cały czas Egipt jest, dla nim wrogi, Egipt jest dla nich wrogiem numer jeden. I nie ma wątpliwości, że ta wrogość, ona jest przedstawiona w Biblii. To znaczy w Biblii, Biblia właśnie jakby, można powiedzieć, że formuje to założycielskie opowiadanie Izraela jako opowiadanie, które zasadza się na konflikcie z Egiptem. I ten konflikt, czy to za czasów Heksosów, kiedy to Kananejczycy na chwilę zadomowili się w Egipcie i objęli nad nim władzę, czy zwłaszcza później, kiedy to Egipt dominował, zwłaszcza za czasów Ramzesydów, prawda? 17 dynastia, 18 dynastia, XVII, Ramzes II Wielki i tak dalej, kiedy Egipt bardzo wyraźnie dał się we znaki Kanan, Kananowi, dominując zdecydowanie nad Kananem i nad wszystkimi tymi plemionami, które tam się rodziły czy powstawały. Także tutaj na pewno wiele czynników przyczyniło się do stworzenia tej epopei eksodusu, biblijnej opowieści o wyjściu z Egiptu, ale na pewno miały na to wpływ czy to pewna pamięć o tym hyksowskim panowaniu w Egipcie, czy przede wszystkim jeszcze bardziej ten wrogi Egipt, który panuje w Kananie i jest dominujący przez wiele wieków nad tymi kananyjskimi czy protoizraelskimi plemionami. Dobrze, idźmy dalej. Kolejne pytanie pana Michała. Dwa pytania. Pierwsze. Skąd się wzięli Sumerzy, Sumerowie? No więc no to jest znowu pytanie rzeka. Ja wiem, że jestem znany z, ze sformułowania, że to jest duży temat, ale rzeczywiście yy, pochodzenie sumerów no jest naprawdę tematem na osobny odcinek. Może tak w skrócie powiem, że tutaj ścierają się dwie takie główne opinie i dwa główne, można powiedzieć, stanowiska badaczy. Pierwsze stanowisko wy wywodzi się stąd, skąd wywodzą się, skąd, jak opisują siebie sami sumerzy. Sumerowie mówią o sobie, że... Że są czarnogłowymi, którzy przybyli ze wschodu. W swoich własnych pismach sumerowie tak się opisują, że są czarnogłowymi, którzy przybyli ze wschodu i rzeczywiście na terenach mezopotami, czyli do rzeczy tych dwóch wielkich rzek, Tygrysa i Eufratu, tam mamy kolebkę, prawda, sumerów, kolebkę tego, tej najstarszej, można powiedzieć, cywilizacji, która no, stała się takim pierwiastkiem dominującym, która no, stworzyła niesamowitą, niesamowicie rozwiniętą cywilizację. W Sumerowie chociażby pismo stworzyli klinowe, to po pierwsze, pojawiają się tam około połowy czwartego tysiąclecia, czyli 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Pojawiają się Sumerowie właśnie w dorzeczu Tygrysu i Eufratu. I teraz pytanie: niektórzy twierdzą, te dwie opinie mówią tak. Jedna opinia badaczy mówi, że to są tubylcy, że to są autochtoni, czyli że rzeczywiście Sumerowie są rdzenną ludnością Dolnej Mezopotamii. Czyli tam, gdzie mamy te miasta Kisz, Uruk, Ur, Umma, Lagasz i tak dalej, Ridu i tak dalej. Nie? Że to są rdzenne miasta i to jest rdzenna ludność tamtych terenów. Tymczasem jednak więcej wskazuje na to, że Sumerowie, tak jak sami się przedstawiają, tak rzeczywiście są raczej przybyszami na te tereny. Otóż Sumerowie przedstawiają się, że są właśnie czarnogłowymi, którzy przybyli ze wschodu. I rzeczywiście ta druga opinia badaczy, która wydaje się dla mnie przynajmniej bardziej wiarygodna, jest taka, że Sumerowie są ludnością napływową. Po pierwsze świadczy o tym język sumeryjski, który chociaż Zapisywany jest pismem klinowym, bo to sumerowie wymyślili pismo klinowe, to nie ma nic wspólnego z pismem późniejszym klinowym akadyjskim, czy później asyryjskim, babilońskim, czy później innymi wszystkimi tymi językami semickimi, które powstały na terenie Mezopotamii. Język sumeryjski, mówi się dzisiaj w językoznawstwie, że to jest język izolowany tak zwany, czyli język, który nie ma nic wspólnego. Z tymi językami, które są naokoło niego, które, albo które jakby powstały po nim na tym samym miejscu. Właśnie akadyjski, pismo babilońskie i wiele innych języków, dialektów, aramejskie pismo, czyli właśnie pisma semickie, czy w ogóle języki semickie. Język sumeryjski nie jest językiem semickim. Więc jakby nagle mamy pismo i język, które zupełnie nie przystaje do tego, co tam mamy. Mamy nową kulturę, która przyniosła tak wielką rewolucję, jeżeli chodzi o cywilizacyjne odkrycia. Że raczej przypuszcza się, takie badania etnograficzne świadczą, że ten taki boom cywilizacyjny mógł powstać między innymi właśnie ze z wymieszania się różnych kultur, z przybycia z innego regionu i przyniesienia pewnych wynalazków, pewnej kultury, pewnej cywilizacji na te tereny, z wymieszania się z lokalnymi cywilizacyjnymi odkryciami i z innymi uwarunkowaniami, co bardzo mocno przyspieszyło rozwój cywilizacyjny. Czyli generalnie, to już tak upraszczam bardzo, ale więcej przesłanek mówi, moim zdaniem, i, i takie bardziej poważne przesłanki świadczą, że Sumerowie są ludnością napływową na tereny dolnej mezopotamii. Mniej, mniej taka uargumentowana hipoteza mówi, że oni są tubelcami, że oni są rdzennymi mieszkańcami tych terenów. No ale tak jak mówię, to jest. To ja tylko dotykam tego tematu, to jest ogromny temat. Drugie pytanie pana Michała, czy Jan Chrzciciel był eseńczykiem, czyli czy był mieszkańcem Kumran, mieszkańcem tej starożytnej wspólnoty, takiej gminy, którą, o której się mówi czasem, sektach z Kumran, która żyła na pustyni, prawda, blisko Morza Martwego, w Kumran. No i tak, właśnie, kiedy zaczęto badać teksty kumrańskie, rzeczywiście, co się okazało? Kumrańczycy żyją na pustyni. Kumrańczycy żyją osobno. Kumrańczycy żyją takim życiem wyizolowanym i oczekują Mesjasza. To wszystko opisuje na mianach Chrzciciela. Jan Chrzciciel żył osobno, Jan Chrzciciel żyje na pustyni. Jan Chrzciciel oczekuje Mesjasza i głosi przyjście Mesjasza. Co więcej, we wspólnocie kumrańskiej bardzo ważnym rytuałem są oczyszczenia przez wodę. Tak? W, kumran, w samym kumran znajdziemy kilka, jeżeli nie kilkanaście takich basenów rytualnych do obmyć rytualnych, takich myk, to się nazywa mykwa, tak? do obmyć rytualnych. A co, co robi Jan Chrzciciel? Prowadzi ludzi nad wodę, żeby się obmywali rytualnie właśnie na oczyszczenie z grzechów, na przygotowanie na przyjście Mesjasza. No więc kiedy zaczęto badać teksty kumrańskie, nagle zaczęło się sklejać bardzo wiele, że Jan Chrzciciel prawdopodobnie był kumrańczykiem. Żyje na pustyni, żyje osobno, żyje właśnie w oczekiwaniu mesjańskim i m.in. te to, to obmycia rytualne, yy, prawda, które są tak ważne dla kumrańczyków, yy, no Jan Chrzciciel słynie właśnie z tych obmyć w Jordanii, tak? z, z tego sztu w, tu w Jordanii. No i faktycznie uważano, że po śmierci rodziców Jana Chrzciciela, czyli Zachariasza Elżbiety, prawdopodobnie, że został adoptowany, być może nawet jako młody chłopak jeszcze, przez tą wspólnotę kumrańską i w niej się wychowywał. I teraz tego nie możemy sfalsyfikować tej hipotezy, ale jednak trzeba zwrócić uwagę, później badacze troszkę mniej już zachłyśnięci tym podobieństwem Jana Chrzciciela do kumrańczyków, zauważyli pewne trudności tej hipotezy. Pierwsza trudność to jest uniwersalizm przesłania Jana Chrzciciela. To, co wiemy z Ewangelii, że Jan głosi, to on głosi nawrócenie, chrzest nawrócenia wszystkim ludziom, tak? Przychodzili do niego z Jerozolimy, z różnych stron, i dawali się ochrzcić w Jordanie z rąk Jana, różni ludzie. Tymczasem Kumrańczycy mają wspólnotę bardzo ekskluzywistyczną. Tu nie, tu nie ma uniwersalizmu, tu nie ma wszystkich. Tylko ci, którzy są we wspólnocie, mogą się oczyszczać i będą zbawieni, oczekują Mesjasza i tak dalej. Tylko dla nas, to, dla nas jest to wtajemniczenie, tak? Czyli pierwsza duża różnica między Janem a Kumrańczykami to jest zupełnie inne podejście do adresatów swoich swoich nauczania. Kumran jest bardzo zamknięte, dlatego czasem nazywany jest właśnie sektą. Jan, Chrzciciel, jego przesłanie jest bardzo uniwersalistyczne. Inną dużą różnicą jest to, że w Kumran oczekiwano dwóch mesjaszy tak naprawdę, już nie wchodzę w ten temat, to jest też duży temat. W Kumran oczekiwano mesjasza ze strony królewskiej i mesjasza osobno inną postać, mesjasza ze strony kapłańskiej, mesjasza kapłana. Jan Chrzciciel mówi tylko o jednym Mesjaszu. Nie ma tego u Jana Chrzciciela. Jest tylko jeden Mesjasz, tak? To jest jakby ta duża różnica. I kolejna taka bardzo ważna różnica to jest to, że w kumran, jeżeli chodzi o tą wodę, to obmycia przez wodę czy oczyszczenie z grzechów przez wodę, obmycia rytualne, kumrańczycy stosowali je praktycznie codziennie. To znaczy, to była stała praktyka tych obmyć rytualnych przez wodę. Natomiast u Jana Chrzciciela to jest jednorazowy akt, tak? To oczyszczenie, ten chrzest na oczyszczenie grzechów, to jest akt jednorazowy. No więc po pierwotnym, najpierw badacze, tak jak powiedziałem, zachłysnęli się tym podobieństwem Jana Chrzciciela do tej jakby atmosfery wspólnoty z Qumran. i rzeczywiście nawet stwierdzono, że Jan Chrzciciel musiał być wychowywany po śmierci Zachariasza Elżbiety przez wspólnoty z Tej hipotezy nie da się wykluczyć, wcale nie jest powiedziane, że tak nie było, mogło tak być, ale jednak nauczanie Jana, no w pewnych istotnych elementach, Różni się zasadniczo od nauczania wspólnoty kumrańskiej. Tak? Czyli Jan chrzciciel no, nie jest na pewno wyrazicielem teologii kumrańskiej. Ani w, tym, w, tani, w, ty, ani w tych obmyciach rytualnych, ani w sposobie życia, <laughs> ani przede wszystkim w uniwersalizmie. E, głoszenia, oczekiwania jednego mesjasza, e, głoszenia tego nawrócenia, chrztu nawrócenia dla wszystkich ludzi. Także temat też jest duży, ale to tak pokrótce, prawda? argumenty za i przeciw. Czy Jan był kumrańczykiem, czy Jan był esseńczykiem? Miał może kontakt, ale raczej nie, raczej nie. No dobrze, idziemy dalej. Yy, mamy kolejne pytanie. W odcinku dotyczącym imienia Boga i plak egipskich, odnośnie jestem, który jestem, powiedział Pan, że Bóg użył pleonazmu, że zdefiniował to samo przez to samo. No bo mamy echie, asher, echie, tak? Jestem, który jestem. I dodał Pan w tamtym filmie, z czego jest masło? Z masła. Czy jest możliwe, żeby w ten sposób Bóg przedstawiał się Mojżeszowi jako Bóg z Boga? To znaczy, to moje określenie masło z masła, to ja podałem tylko pewien przykład, czym jest, czym jest tautologia, czym jest idem per idem. Bo konstrukcja jestem, który jestem, czyli hebrajskie echie, asher echie, gramatycznie jest tautologią, gramatycznie jest idem per idem, czyli to samo przez to samo. To, to jest trochę tak, jakbym powiedział właśnie masło z masła, albo jakbym powiedział, który stół, stół, który jest stołowy. Powinienem powiedzieć stół, który jest w tym pokoju. Albo stół, który należał do Józefa Piłsudskiego. No to wiemy, o który stół chodzi. Ale jak ja mówię stół, który jest stołowy, no to co ja mówię? No to nic nie mówię. To my nic nie wiemy. I trochę na tej zasadzie funkcjonuje gramatycznie formuła echie, asher, echie. Jestem, który jestem. Nie? To, tylko w tej, to tylko na tej zasadzie. To jako przykład podałem. To nie o to, że Bóg się przedstawia jako Bóg z Boga. To nie, to nie o to mi chodziło. To raczej był przykład tego, że formuła echie, asher, echie jest tautologią. Jest formą tautologii czyli właśnie idem per idem. Dobrze, idziemy dalej. Kolejne pytanie. Wspomina Pan w filmach, że jest tłumaczem tabliczek z pismem klinowym. Tak, jestem. Jest ich bardzo dużo, to fakt. Czy są to tłumaczenia pierwotne? Yy, niektóre są pierwotne, niektóre tłumaczymy teksty, które nigdy nie były tłumaczone, w tym sensie, że mamy nowe rekonstrukcje tych tekstów z tabliczek linianych, są lepsze zdjęcia, lepsze rekonstrukcje. To znaczy, czy ktoś pochyla się nad nimi pierwszy raz? Często już się nad nimi pochylano, ale nie w Polsce. Na przykład w Polsce to my jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o tłumaczenie wielu tekstów kumrańskich, ugaryckich, a niektórych nawet pionierami w świecie. Jakby nie było, czy może pan nagrać film żywca? Jak pan wykonuje takie tłumaczenie i pokazać nam maluczkim trochę swojej pracy, jak to się odbywa, i na przykład przetłumaczyć jakiś tekst po raz pierwszy na świecie? No, mogę coś takiego zrobić, to znaczy w zupełnie sposób uproszczony, bo nie będę tutaj przedstawiał całego warsztatu, mniej więcej jak to się robi. Ale mogę taki po podać przykład, yy, pokazać troszeczkę, troszeczkę takiego warsztatu tłumacza. Proszę zobaczyć, mamy takie. Plus jest taki, że dzisiaj już nie musimy jako badacze tabliczek glinianych, nie musimy jeździć na przykład do Aleppo, do Syrii, czy do Libanu, czy gdzieś tam do muzeum, nie wiem, w Luwrze, gdzie są te tabliczki i samemu próbować je badać i tak dalej, bo dzisiaj mamy znakomite zdjęcia zrobione tych tablic, czyli mamy świetnie zdig zdigitalizowane te, te tablice, więc siedząc sobie w domu przy kawce, ja mogę badać tablice ugaryckie, nawet te, które nie były jeszcze tłumaczone, Także to jest wielki plus, że dzisiaj już nie trzeba jeździć po świecie, robić takie faksymile, czy robić odpisów tych tablic, i później je badać w tych miejscach, gdzie one są. Tylko mamy wspaniałe digitalizacje, wspaniałe, dostępne źródła, gdzie mamy na, na różne formy zrobione zdjęcia. I na przykład tutaj pokażę przykład. Mamy tablicę tzw. KTU, czyli właśnie teksty ugaryckie 1.123. No i to jest takie klasyczne zdjęcie w bardzo dobrej jakości wykonanie tej tablicy ugaryckiej w naturalnym kolorze i tak dalej. Oświetlenie i tak dalej. Ale. Te kliny, które tutaj widzimy, one są nie do końca tak bardzo dobrze widoczne. Dla badacza to jest takie, no, taka mordenga patrzenie na taką tablicę w takiej formie naturalnej. Ale proszę zobaczyć, ta sama tablica została sfotografowana tutaj w podczerwieni, czyli używanie, używając już takich innych technik fotograficznych. I proszę zobaczyć, że te same kliny tu są dużo lepiej widoczne. To jest ta sama tablica 123. I mając takie tablice, mając tak świetnie zrobione zdjęcia, co ja sobie robię? Zaczynam sobie, siadam przy takiej tablicy i zaczynam właśnie czytać. Na początku widzę, że mam tablicę ułamaną, czyli zaznaczam, że prawdopodobnie raz, dwa, trzy znaki są tutaj nieczytelne, prawda? Ja sobie robię później taki, mam tutaj y, taką, prawda, moje notatki. O, proszę zobaczyć, to są moje, y, tutaj rekonstrukcja moich tekstów. Jak coś zaznaczam w nawiasie kwadratowym, to znaczy, że to jest rekonstrukcja tego tekstu, że tutaj tablica właśnie jest nie do końca czytelna. Nawias, taki półnawias oznacza, że to jest częściowa rekonstrukcja, że częściowo tą literę widzę, ale tak nie do końca, prawda? I robię sobie... Tutaj najpierw robię sobie trzy znaki, zaznaczam, że <laughs> tekst jest nieczytelny, bo tu prawdopodobnie wejdzie trzy znaki. Później mamy tak, dwa poziome kliny to jest alef, czyli a, ugaryckie. Później mamy tak, dwa pionowe kliny i dwa poziome to jest bet, czyli mamy aby, aw. Prawdopodobnie mamy słowo aw, czyli ojciec. Od tego mamy abba, chociażby hebrajskie. Aw, ojciec. Później mamy słowo, takie dwa, dwa poziome kliny i dwa następne poziome, to jest, to jest literka w, waw więc mamy W, to jest spójnik I, być może, i później mamy tak I, trzy takie kliny, trzy pionowe L, i później znowu mamy ucięte, urwany, przynajmniej jeden znak. Nie wiem, czy dalej więcej, ale przynajmniej jeden znak jest urwany, ale częściowo mogę go zrekonstruować, bo ten znak przypomina, proszę zobaczyć, ten znak, gdzie mamy poziomy i pionowy klin, więc mamy ilmy, ilim, bogowie. Ilim to jest od L, liczba mnoga, ilim, bogowie, czyli mamy tak. Oj, czyli mamy tu jakieś, y, coś urwanego. Ja sobie na, i na początku robię sobie notatki, czyli tak po prostu zaznaczam, co widzę na tej tablicy. tak? Urwany tekst, częściowa rekonstrukcja, pełna rekonstrukcja. I zaznaczam sobie te literki, później dopiero będę składał z tego jakieś wyrazy, bo tutaj nie ma przerw między wyrazami i tak dalej. Więc dopiero później będę próbował z tego składać jakieś. Później znowu, proszę zobaczyć, mamy urwaną, znowu mamy urwaną jedną czy dwie litery. Częściowa rekonstrukcja, którą ja już zrekonstruowałem jako literkę shin, shilly, my, mamy słowo shalom. Szalom, pokój albo pozdrowienie. Szylymy, szalmu. No, po, po ugarysku pewnie coś by się czytało szalmu raczej. Po hebrajsku, szalom. Znowu mamy szy, ly, my. Szalom, szalom. Dwa razy to samo słowo, proszę zobaczyć. Mamy tutaj. Mamy te trzy pionowe, to jest ly, prawda? ly, my. Znowu. Czyli prawdopodobnie, już tutaj, no, już nie wchodzę w szczegóły. Rekonstrukcja była dokonywana na podstawie porównania z innymi tekstami. Tutaj mamy pozdrowienie ojcu bogom. To szalom to jest tak no, tak jak mamy w Biblii. Hajre Maria, czyli Raduj się, Mario, czy to Shalom Lachmiriam. Shalom oznacza takie pozdrowienie, przywitanie, prawda? No po hebrajsku dzisiaj, do dzisiaj się mówi, szalom jako cześć, dzień dobry, witam, prawda? Shalom. A dosłownie znaczy pokój. Szalom znaczy pokój, w sensie to jest słowo pozdrowienia. Więc prawdopodobnie tutaj mamy rozpoczęcie tekstu, bo to jest tak zwana strona recto, bo tutaj mamy jeszcze stronę verso, czyli drugą stronę tej tablicy. Proszę zobaczyć niżej. To jest jakby druga strona, no ale zaczynam od tej strony, gdzie mamy właśnie y, rekonstrukcję i, i tego szalom. Później mamy to A, W i Lim. I zaczynam sobie te literki spisywać, tak? Robię sobie notatki, spisuję sobie te literki, tak jak tutaj, prawda, pokazywałem. Po kolei sobie zapisuję, co odczytuję z tablicy. Ponieważ te, te teksty, przynajmniej w dużej mierze, były już gdzieś tam przez kogoś też rekonstruowane, to sobie porównuję z tak zwaną konkordancją. Zobaczcie, mamy konkordancję gdzie dokładnie mamy tą, właśnie tą tablicę 1121, 1123 i mamy rekonstrukcję właśnie tego szylemy, il, tu jest błędna, tu widać, że jest, yy, były robione, ta, ta konkordancja to jest najpełniejsza konkordancja właśnie do tekstów ugaryckich, gdzie proszę zobaczyć, ona ma ponad 3000 stron, 3300 stron, to jest wiele tomów, ja to mam wszystko w plikach prawda, elektronicznych i mamy trzy rekonstrukcje zrobione tego naszego wersetu, 1123 i pierwszy werset. I pierwsza rekonstrukcja, widać, jest błędna, bo jest pierwsze słowo jako "-il", czytań. to niepoprawnie. Powinno być "-aw", czyli właśnie to "-abu", tak nazwijmy po augarycku, czyli ojciec. Mamy później "-w", "-ilim", ta kropka na górze też wskazuje, że to jest częściowa rekonstrukcja. Więc ja sobie moją rekonstrukcję porównuję z tymi rekonstrukcjami, które ewentualnie już były zrobione. Czasem, jak widzicie, to są błędne rekonstrukcje, to od razu widać i czasem ja po prostu muszę poprawiać i często zgadzam się z niektórymi rekonstrukcjami, Czasem je poprawiam, a czasem na przykład niektóre wersy w ogóle nie były zrekonstruowane, więc wtedy to ja mam, można powiedzieć, zupełnie od nowa. Nowatorsko robię tłumaczenie czy rekonstrukcję, bo nie wszystkie wersety były w poprzednich gorszych zdjęciach y, możliwe do rekonstrukcji. I dopiero później. No, korzystam oczywiście ze słownika. Mamy wielki słownik DUL, tak zwany, czyli Dictionary of Ugaritic Language. Bardzo dobry słownik, ponad tysiąc stron, proszę zobaczyć. Yy, świetny słownik języka ugaryckiego. Jak potrzebuję, bo oczywiście dużo wyrazów znam i ten, ale jak potrzebuję, no to mam słownik ugarycki, prawda, gdzie mam te wyrazy, no i sobie z tego robię później już tłumaczenie. Tak? Więc, więc to, jest taka, to jest taki tylko przykład, że no, ta praca jest taka żmudna, bardzo powolna, ma wiele etapów, no ale z tego później wychodzą yy, fajne rzeczy. Myślę, że kilka tomów w tym roku opublikujemy nowych, zupełnie nigdy nie tłumaczonych na język polski przynajmniej, <laughs> tekstów ugaryckich no to będzie można sobie poczytać. Bo oprócz tego też robimy komentarze. Czyli robimy najpierw odczytanie tekstu ugaryckiego, później transkrypcję właśnie, czyli tak, taki, taki zapis, prawda, w takiej formie tego tekstu, transliterację tak zwaną, później robimy tłumaczenie własne, no a później już, a później już komentarz. Też komentujemy te teksty, komentarz językowy, filologiczny i też komentarz taki historyczno-kulturowy. Także tak to, tak, tak to taka praca wygląda. Bardzo żmudna, wiele lat to trwa, ale ale owoce są, owoce są i będą. No dobrze, idziemy dalej. A tu jeszcze pan pytanie, zadanie pytanie, jeszcze dwa. Kanałów uczących hebrajskiego jest sporo na polskim YouTubie, natomiast chyba nie ma takich, które uczą, jak czytać hieroglify albo pismo klinowe. Może to jakiś film na ten temat. No właśnie, yy, kiedyś nagram taki. O hieroglifach coś tam już wspominałem. Ja nie jestem akurat specjalistą od hieroglifów. Znam tylko w tak, na takiej podstawowej formie, jak mi potrzeba, hieroglify. To jest bardzo trudny system. Natomiast pismo klinowe troszkę lepiej znam i to kilka systemów, bo to też są różne systemy. Inne jest akadyjskie, inne jest ugaryckie zupełnie pismo klinowe. Ale kiedyś właśnie na temat pisma klinowego jeszcze nic nie nagrywałem, więc kiedyś może nagram jakiś taki, taki odcinek nauki, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale są takie fajne kruczki, jak pokazać, jak czytać pismo klinowe. To może coś takiego nagramy. I trzecie pytanie. Powtórzę pytanie spod innego filmu, czy trochę nie szkoda Panu na przykład, że wykłady, które wygłasza Pan na uczelni po części idą w próżnię? Yy, czy jakieś regulaminy uczelniane lub inne prawo zabrania, nagrywania i publikacji wykładów w szerszemu odbiorcy <laughs> na przykład na YouTubie? No właśnie nie ma takiego czegoś, że uczelnia zabrania, więc no, jest to jakiś pomysł, to trzeba by pewnie jakoś zorganizować, ale żeby może nagrać takie wykłady uczelniane też. No, ja tak nagrywam na razie tutaj na YouTubie, ale może faktycznie będzie jakaś okazja kiedyś możliwość, żeby nagrać takie wykłady uczelniane, uczelniane. To jest dobry pomysł. Kolejne pytanie: z Dzicha jedziesz? Tak, fajny komentator pisze: może coś o podobieństwach i wpływie Ela i Baala na wyobrażenia o Jachwę? No tutaj muszę ten temat odłożyć, bo to też pytanie jest nawet szersze. No i podobieństwa Baala i Ela z jeszcze starszymi wyobrażeniami ich odp ich odpowiedników w Akkadzie i Sumerze. To jest temat, na... to jest bardzo ciekawy temat. Wpływy Ela i Baala chociażby na wyobrażenia o Jachwę, no to tylko podam może jeden przykład z olbrzymiego zakresu tej wiedzy na ten temat. Proszę zobaczyć, że El, jako ten bóstwo, bóstwo pierwotne, kananejskie bóstwo najwyższe, El jako ten starzec, który jest tworzycielem świata w Kananie, bóstwo najwyższe, mamy nazwę Izrael. Proszę zobaczyć, że Izraelici, jako pierwotne plemię yy, żyjące gdzieś w tym proto ono się identyfikuje również jako przynależne do Boga Ela. Ono nie, w swojej nazwie Izrael nie ma y, jachwe, nie ma cząstki jach, jachu, tak jak na przykład mamy Iza jachu, Natan jachu, czy nie wiem, Eli jachu, Eliasz, nie? Tylko Izrael, ta stara nazwa, bo to jest stara nazwa tego, tego plemienia, tak jak po, pokazywałem, pokazy, występująca już w Egipcie na y, steli meren ptacha, czy wcześniej jeszcze na tym cokole berlińskim, prawdopodobnie to imię Izrael, jako tego ludu, który stanie się później ludem bożym, Ludem biblijnym, to ono się i też identyfikuje jako ludzie Ela, jako ludzie tego kananyjskiego Boga. Ila. Tak? Później El będzie w księdze rodzaju, a Bóg Abrahama to będzie El. Tak? El-Shaddai, El-Elion, El-Olam. Więc mamy bardzo ciekawe wpływy obrazu Ila kananyjskiego na wyobrażenia o Jachwę, a wyobrażenia Baala na wpływ na wyobrażenia o Jahwe. no oczywiście, no chociażby świątynię. Proszę zobaczyć, jaki jest kult w Kananie. My mówimy i w Biblii najczęściej postrzegamy Biblię jako stojącą w kontrze do Kananu i Izraelitów jako w kontrze do Kananejczyków. Także Izraelici zdobyli Kanan, przegonili Kananejczyków, przegonili ich wiarę. Prorocy mówią, że właśnie walczą z kultem Baala. To jest oczywiste. To jest oczywiście, że religia biblijna stoi w kontrze do religii Kananejskiej, ale w dużej mierze jest jakieś, w jakiejś mierze, przynajmniej jest jej kontynuacją. Chociażby wyobrażenia Jachwe w postaci cielca, tak? Mamy w Księdze Wyjścia czy później w Księgach Królewskich wyobrażenia, że Jachwę zbudowano cielca Jachwę. Nie? Ciele to jest wyobrażenie Baala. Nie? Formy składania ofiar. Jakie ofiary składano? Ofiary całopalne, jakie składano. Formy tych ofiar. Później sanktuaria, które Izraelici, można powiedzieć, obrzezali i zaadoptowali, jak na przykład Gilgal, Betel czy Silo, to są stare sanktuaria na cześć Baala. Tak? Psalm 29, który jest psalmem na cześć Jachwę, jest prawdopodobnie starym psalmem na cześć Baala. Boga burzy. Bóg też Jachwy występuje jako Bóg Burzy, Bóg Piorunów i tak dalej. Więc no, tutaj jest, to jak powiedziałem, to jest temat bardzo duży. I żeby go na spokojnie omówić i bez kontrowersji, to trzeba mieć na to czas. I dlatego temu tematowi trzeba będzie poświęcić osobny odcinek. Dobrze. Kolejne pytanie pana Krystiana. Interesuje mnie pana pogląd na współzależność hebrajskiego biblijnego od ugaryckiego. No tak, ugarycki jest dużo starszy. Czy znając hebrajski, jest pan w stanie czytać ze zrozumieniem tekstu ugaryckie? Nie. I to samo pytanie w odniesieniu do aramejskiego. Ile jest arameizmu w księdze rodzaju? To jest generalnie pytanie o właśnie to podobieństwo między tymi językami, hebrajski, aramejski czy ugarycki? To nie jest takie proste. To znaczy, to wcale oczywiście znajomość jednego języka semickiego, jak na przykład hebrajski, bardzo pomaga w studiowaniu aramejskiego, czy w studiowaniu na przykład ugaryckiego, czy w studiowaniu fenickiego, czy moabickiego, bo to są wszystko języki zbliżone do siebie kananejskie. Z tego obszaru kulturowego, ale to wcale nie jest tak, że znając jeden język, ja od razu potrafię czytać czy rozumieć drugi. To jest tak, jak na przykład polski rosyjski. tak? To są języki słowiańskie, i gdzieś tam polski i rosyjski mają wspólne słowa czy wspólne elementy. Ale po pierwsze, żeby y, czytać to po rosyjsku, muszę inny alfabet się nauczyć. I tak jest tutaj, bo inny jest alfabet staroaramejski, inny jest alfabet ugrycki, czyli zupełnie inny alfabet, zupełnie inny sposób zapisu. No i też te słowa, wcale nie, wcale nie jest tak podobne, te języki nie są tak podobne do siebie, tak? Czyli pewne, generalne podobieństwa istnieją i one są nawet duże, ale to są osobne języki. To nie jest tak prosto, że jak ja znam hebrajski, to mogę czytać i rozumieć po ugarycku. Nie, to jest inny alfabet, inny sposób zapisu, też inny język po prostu. Podobnie jest z aramejskim. I teraz jeszcze jedno takie sprostowanie, bo często nam się wyobraża, że hebrajski jako duży język, no bo Biblia jest napisana po hebrajsku, Stary Testament, i obok mamy jakiś tam aramejski, czy ugarycki. Proszę pamiętać, że hebrajski dzisiaj byłby językiem nikomu nieznanym, prawdopodobnie martwym i zupełnie tak jak ugarycki czy na przykład fenicki wymarłym, gdyby nie teksty biblijne. To znaczy hebrajski jest malutkim językiem, malut dotyczącym małej grupy społecznej, ale ta grupa napisała Biblię. I dlatego hebrajski my dzisiaj nam się wyobraża, że hebrajski jest jakimś bardzo ważnym starożytnym językiem. Otóż nie, bardzo ważnym starożytnym językiem jest język aramejski bo to jest olbrzymi język, którym posługiwano się na większości terenów Starożytnego Bliskiego Wschodu. To była tak zwana lingwa franka, język powszechnie używany w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą i w Akadzie, i w Sumerze, i znaczy w tam, na tamtych terenach Mezopotamii, i tutaj w Kananie, i w Syrii, i w wielu innych terenach. Aramejski ma zresztą wiele odgałęzień, wiele języków. Aramejski imperialny, aramejski biblijny, mamy aramejski, chociażby peshity, język syriacki też jest rodzajem aramejskiego. Więc hebrajski był malutkim językiem, tylko lokalnie grupa właśnie hebrajczyków izraelitów mówiła tym językiem natomiast dużym językiem jest na pewno aramejski jednym z ważnych też języków jest język ugarycki także takie małe sprostowanie że kiedy jeżeli wyobrażamy sobie a często tak jest że hebrajski był jakimś ważnym językiem starożytnym to był język bardzo lokalny w przeciwieństwie do aramejskiego aramejski był językiem bardzo powszechnie używanym w wielu w wielu stronach dobrze kolejne pytanie to jest pytanie o Biblię Świadków Jehowy. Tutaj nawet kilka pytań się pojawiło, więc ja tutaj tylko niektóre wkleiłem. A co z tłumaczeniami Biblii Świadków Jehowy? Czy pan Andrzej pyta, tak ze szczerym podziwiam i tłumioną zazdrością, w serdeczności, podziwiam i akceptuję uwagi, jakie pan, mar, pan panie Marcinie, przedstawia, a w obecnym wglądzie w nie? Pragnąłbym i to proszę o ogólne przedstawienie pana opinii dotyczącej przekładu biblijnego, przekład nowego świata, Towarzystwa Strażnica, czyli Świadków Jehowy. No a tutaj na przykład Agnes pyta też. Dzień dobry. Dzisiaj pierwszy raz wyświetlił mi się pana film. Jestem pod wrażeniem niesamowitej pana wiedzy. Fajnie cieszę się. Jestem bardzo ciekawa, czy widział pan nową Biblię Świadków Jehowy, tą siwą i jakie jest pana zdanie na jej temat. No nie tylko tą Biblię widziałem, ale nawet ją posiadam. Hmm. Tu może pokażę. To jest dokładnie ta siwa okładka. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata, yy, czyli Biblia właśnie Świadków Jehowy. Wydanie z 2013 roku, w 2018 roku było, czyli bardzo świeże, tutaj unowocześnione. No i tak, co do tego wydania, to no, nie chcę być krytyczny bardzo, ale mam dużo zastrzeżeń, dużo. No. Sama metodologia powstania tego przekładu jest już w pewnym sensie wykluczająca, dlatego że, proszę pamiętać, że ten przekład nie powstał z języków oryginalnych, tylko powstał z tego miarodajnego przekładu na język angielski. Tak? Świadkowie Jehowy przełożyli najpierw Biblię na angielski, i to z angielskiego, jakby, przekładu, czyli mamy przekład z przekładu, co no już de facto metodologicznie jest dosyć dyskwalifikujące, bo przekład z przekładu, no to to jest piąta woda po kisielu, troszeczkę tak mówiąc wprost. Ale nie chcę krytykować, bo to, bo to ten przekład ma pewne pozytywne elementy, ma wiele różnych pozytywnych rozwiązań translatorskich, ale chciałbym tylko pokazać takie przykłady, gdzie rzeczywiście ten przekład wyraźnie jawi się, jako przekład taki konfesyjny, czyli wyznaniowy. To znaczy wyraźnie widać, że ten przekład służy nie tyle poznawaniu, co jest w oryginale tekstu biblijnego, tylko uzasadnieniu naucza, pewnego nauczania, które mają świadkowie Jehowy. Także ten przekład bardziej służy konfesyjności tego konkretnego wyznania, niż zobaczenia, co jest tak naprawdę w oryginalnym tekście. I parę takich przykładów pokażę. Tutaj mamy Ewangelię Mateusza, rozdział 26. Zaznaczyłem tutaj na żółto. Scena, gdzie mamy wieczernik, bierzcie i jedzcie, ten chleb oznacza moje ciało. Prawda? W oryginale mamy: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, Jezus mówi. A tutaj świadkowie Jehowy dodają, prawda, tłumaczę: dodają, to oznacza ciało moje. Czyli już to słowo oznacza ma troszkę zrobić dystans, bo świadkowie Jechowie oczywiście mają inne nauczanie odnośnie Eucharystii niż chociażby Kościół katolicki czy, czy kościoły protestanckie, niektóre. No więc tutaj już dodają słowo, którego w tekście oryginalnym nie ma, tylko ono ma po prostu pomóc zinterpretować według ich nauczania tekst biblijny, że ten chleb oznacza moje ciało, chociaż powinno być ten chleb to jest moje ciało. I to samo skrwią. Pijcie z niego wszyscy, bo to wino w nim oznacza moją krew. Chociaż tam jest, że po prostu, że to jest moja krew przymierza. Także tutaj taki przykład. Inny przykład tutaj troszkę dalej. Proszę zobaczyć, tam gdzie mamy krzyż. Wiemy, że świadkowie Jehowy no, nie lubią tego sformułowania krzyż. No i proszę zobaczyć, zamiast krzyża pojawia się Szymon, zmusili go, żeby niósł pal męki. I rzeczywiście bardzo często pojawia się w przekładzie świadków Jehowy, zamiast krzyża pojawia się ten pal męki nieszczęsny. Zobaczmy dalej. Tu jeszcze taki przykład sobie gdzieś wynotowałem. 1475. O, tutaj zobaczmy. Mamy. Początek Ewangelii Jana, gdzie mamy ten słynny prolog Ewangelii, na początku było Słowo, był Słowo, Słowo było u Boga i Słowo było, był Bogiem. No tylko, że problem, że ten Bogiem jest napisany małą literą. No więc yy, oczywiście w oryginale mamy to samo Słowo Boga tutaj, użyte wcześniej, w tym samym wersecie i, i użyte później, więc to, że akurat tutaj Bogiem jest napisane małą literą, wyraźnie ma potwierdzić nauczanie Świadków Jehowy, że Jezus nie jest Bogiem, tak, bo Świadkowie Jehowy nie uznają Jezusa jako Boga, no więc tutaj jakby widać wyraźnie, że to tłumaczenie nie tyle jakby idzie za tak oryginałem, czy stara, tylko stara się chociażby przez tą ortografię wyraźnie pokazać, że to jest, to jest <laughs> zgodne z ich nauczaniem, tak? że zgodne z nauczaniem, to jeszcze może pokażę taki przykład. O tak, tutaj mamy przykład, gdzie oczywiście to nauczanie od domu do domu, tak? w tekście może nawet pokażę oryginalny tekst. Nauczali od domu do domu, tymczasem, tymczasem tekst biblijny, proszę zobaczyć, dzieje apostolskie, tu pokazuje tekst oryginalny, mówi, że po prostu nauczali po domach, a to od domu do domu ma uzasadnić tą naukę Świadków Jehowie, że oni chodzą, że mają chodzić od domu do domu, prawda, czy, czy jakoś taki ich sposób jakby rozumienia yy, własnej misji, yy, wkładają w tekst biblijny, zamiast tłumaczyć, tak jak jest w tekście biblijnym, yy, chociażby tutaj właśnie mamy kat oikon, czyli jakby, no, po domach czy w domach, prawda? I tak dalej. I tu jeszcze może taki jeden przykład pokażę. Aha, to samo dotyczy Eucharystii w dziejach apostolskich. Jest powiedziane tak. I dalej wnikali w naukę apostołów, razem spędzają czas wspólnie jedząc posiłki. Czyli tak, jakby no, po prostu, że spędzali razem czas, jedli posiłki. Tymczasem tutaj mamy techniczne określenie na Eucharystię, łamiąc chleb po domach. Łamanie chleba to jest wczesnochrześcijański, biblijny idiom oznaczający Eucharystię. Łamanie chleba po domach. Oznacza agapę, oznacza Eucharystię. No więc znowu Świadkowie Jehowie przetłumaczyli tak, żeby im tutaj pasowało ich sposób nauczania i sposób patrzenia na te teksty, zamiast bardziej to, co jest prawda w tekście biblijnym. No i może jeszcze jakiś tutaj przykład. Tak, ja to dosłownie tak na wyrywki, żeby znaleźć, bo tak jak mówię, no to i trzeba by było analizować pewnie całą tą Biblię i pokazywać różne, pewnie czasem lepsze rozwiązania translatorskie, ale często też takie, które właśnie wynikają z bardziej z nauczania świadków wiechowych niż z tego, co jest w tekście oryginalnym. No i tutaj jeszcze jeden przykład. Chociaż istniał on w postaci, to jest hymn do Filipian, piękny hymn o Chrystusie, chociaż istniał w postaci Bożej, nawet przez myśl mu nie przeszło, żeby porównywać, zrównywać się z Bogiem. To jest oczywiście znowu w trend w tekst biblijny, bo tekst biblijny może tu pokaże, mówi o tym, że Chrystus nie skorzystał bardziej tutaj yy, ze sposobności, żeby stać się Bogiem, żeby na równi być bo że, może nie właśnie, żeby stać się Bogiem tylko żeby na równi być Bogu. To chodzi o to ogołocenie, o tą kenozę Chrystusa, o to, że Chrystus staje się człowiekiem. Tak? Tymczasem w tekstach właśnie Świadków Jehowy mamy, że a, a nawet przez myśl Mu nie przeszło, żeby porównywać, próbować zrównywać się z Bogiem. Nie? Co ma być oczywiście zgodne z nauczaniem Świadków Jehowy, że Jezus nie jest Bogiem. Także jeżeli chodzi o to tłumaczenie, to yy, ja nagram odcinek o różnych tłumaczeniach biblijnych i pewnie też jeszcze wrócę do tekstu Świadków Jehowy. Generalnie tego tłumaczenia nie polecam. Gdyby ktoś chciał się tak dowiedzieć po prostu tak obiektywnie, neutralnie, co jest w Biblii, co jest w tekście biblijnym, bo ten przekład, jak pokazałem na kilku dosłownie przykładach, ich jest masa, on często będzie w taki sposób przekładał tekst, żeby to było zgodne z pewną konkretną doktryną. Tak? Także te, ten zarzut, myślę, tutaj jest dosyć istotny i go podtrzymuje. No i również ten zarzut, że ten tekst nie jest tłumaczony z języków oryginalnych, tylko jest tłumaczeniem z tłumaczenia, co tak naprawdę no, troszkę go już wyklucza. Dobrze, idziemy dalej. Ja bym chętnie obejrzał wykład o księdze Izajasza, bo ją akurat czytam, aktualnie czytam. Będzie taki wykład o księdze Izajasza, bo o prorokach nie było żadnych chyba wykładów, więc na pewno o księdze Izajasza będzie. Dziękuję za wspaniałe wykłady, ale mam pytanie. Kiedy i kto napisał Gemorę i Talmud? Pozdrawiam serdecznie. Gemara, w ogóle co to jest Gemara i Talmud? Gemara to jest komentarz do Miszny, a Miszna to jest komentarz do Tory. Więc teraz żeby po kolei. Mamy w Biblii Tore, czyli pięcioksiąg, tak? czyli prawo biblijne, biblijny tekst, księgi biblijne pięcioksięgu, czyli Tora. Komentarzem do Tory stała się Miszna. Tak? Czyli Miszna to już jest tekst poza Biblijny. To jest tekst, który powstał, powstawał gdzieś od III wieku przed naszą erą do drugiego wieku naszej ery, zaczął być później spisywany. Miszna to są komentarze rabinów, komentarze rabinackie do Tory, czyli do tekstu Biblii. Tak? To jest tak zwana Miszna. Miszna, czyli jakby no, od, od liczby od, od, od szene, czyli dwa czyli jakby druga druga tora, czyli komentarz do tory. I teraz, Miszna to jest komentarz, który kto napisał? No, zaczął spisywać, no, jednym z takich inicjatorów jest słynny rabin Akiva, Akiba ben Jozef, zaczął właśnie tworzyć tą tradycję spisywania Miszny. I uwaga, ta Miszna stała się tak ważna w judaizmie, że ona sama wymagała komentarza. Chociaż była komentarzem do tory, to ona sama zaczęła być rozbudowywana o nowe komentarze. I te nowe komentarze to jest Gemora, czy Gemara. Gemara to jest komentarz do Miszny. Tak? Miszna, która jest komentarzem do Tory, też ma swój komentarz. Czyli można, inaczej można powiedzieć tak, gemara to jest komentarz to jest komentarz do komentarza do Tory. Tak? Bo to jest komentarz do Mishny, a Mishna jest komentarzem do Tory. I Gemara, ponieważ powstawała w dwóch środowiskach, jerozolimskim i babilońskim, to mamy dwie Gemary, dwa wielkie, to są wielkie, potężne dzieła, komentarza do Mishny. Mishna stała się tak ważnym tekstem dla judaizmu, że wymagała swojego osobnego komentarza i tym jest właśnie Gemara. Powstały dwie Gemary i stąd mamy dwa Talmudy. Bo Gemara właśnie Gemara plus Mishna daje nam Talmud. Tak? Czyli teraz już wszystko wiemy. Mamy Torę, czyli Biblię. Komentarzem do Biblii jest Mishna. Jeszcze obszerniejszym komentarzem do Miszny jest Gemara i Miszna plus Gemara tworzą razem nam Talmud. I ponieważ mamy Gemarę jerozolimską, to mamy Talmud jerozolimski i ponieważ mamy Gemarę babilońską, to mamy Talmud babiloński. I spisanie Talmudu to jest mniej więcej tak jak Gemare, spisanie Gemary gdzieś mówi się o 400. 400 rok naszej ery, mniej więcej to jest okres spisania Gemary, a 500. Letny, 500 nie, rok naszej ery, 500 lat, yy, czyli przełom, V, VI wieku naszej ery, to jest spisanie Talmudu. Więc wtedy te, te dzieła żydowskie powstały. No i kto je spisał, no tego nie wiemy. To są dzieła zbiorowe. To są dzieła, powstałe w starożytności, to są dzieła zbiorowe, ale tak jak mówię, najpierw powstaje Miszna, później komentarz do Miszny, czyli Gemara, No i Miszna razem z Gamarą tworzą już Talmud. Spisane są ostatecznie w VI wieku naszej ery. Mamy Talmud, właśnie najpierw Jerozolimski, wcześniej spisany. A później tarmud babiloński. Dla Żydów Tarmut Babiloński, czyli Tarmut Bawli jest najważniejszym oczywiście Tarmudem. Właśnie nie jerozolimski, rozolim, tylko babiloński. Dobrze, idziemy dalej. No, pan Bartosz pyta. Szanowny panie doktorze, to dopiero pierwszy z filmów, jakie obejrzałem na pańskim kanale, ale już widzę, że chętnie obejrzę wszystkie. Bardzo mi miło. Biblistyką zajmuję się jako hobby i od niedawna, ale chciałbym zapytać, czy moje rozumienie tekstu o ofierze Izaaka zgadza się z pańską wiedzą? Uważam, że ten tekst nie jest kontrowersyjny odnośnie tego, że Bóg chciał, żeby Abraham zabił syna. Osobiście interpretuję ten tekst nie jako przekonanie się Boga, czy Abraham zabije syna, tylko jako przekonanie się Abrahama, że Bóg tej ofiary nie chce. Ludzie czasów Abrahama często poświęcali dzieci w ofierze, dlatego z perspektywy Abrahama na wiadomość o tym, że ma poświęcić swojego syna, wydaje mi się, że powinien zareagować dobrze, w końcu wszyscy bogowie tego chcą, więc zachowam się tak jak każdy z moich czasów bo jest to normalne zachowanie. No i tu jest, dalej Pan mówi, że to Jachwę nie chce ofiar z dzieci, przez co ta opowieść miała być zalążkiem odchodzenia od zabijania dzieci dla Bogów, z czym Jachwę w dalszej części Starego Testamentu walczył. Czy mógłby Pan się odnieść do tej interpretacji? No oczywiście, że tak i oczywiście, że ja tutaj zgadzam się z tym, bo rzeczywiście tekst biblijny jest kontrowersyjny, jeżeli chodzi o takie etyczne podejście i tutaj trzeba bardzo Niezwykły wysiłek w niego włożyć, żeby go dobrze zrozumieć, bo tekst jakby nie było mówi o tym, że Bóg zachęca człowieka do zabicia drugiego człowieka. Nie? Tak jakby Bóg, tak jakby etyka została zawieszona w tym tekście na korzyść wiary. No a to jest dość niebezpieczne. Nie? Wiemy, że zawieszenie etyki na korzyść wiary może prowadzić do różnego rodzaju fundamentalizmów, nawet takich skrajnych, prawda? Więc ten tekst trzeba rozważać bardzo y, tak spokojnie i z różnych punktów widzenia. Ja troszeczkę o tym opowiedziałem w wykładach z O Pięcioksięgu. Ale jedna z interpretacji, czy jedna z dróg w ogóle rozumienia tego tekstu jest oczywiście ta, którą, o której Pan mówi, że w czasach, kiedy żył Abraham, czy kiedy te, to opowiadanie było przekazywane, oczywiście Izraelici znali bardzo dobrze praktykę składania niestety, ale dzieci w ofierze, własne dzieci w ofierze, chociażby kult Boga Molocha. W dolinie Ben-Hinnon w Jerozolimie, czy kult ofiara typu Molk, to się mówi. Ofiara typu Molk, czy kult Boga o tym imieniu Moloch, wymagał, aby składać ofiary z dzieci. I to się dokonywało w samej Jerozolimie. Nie? Mamy o Manassesie powiedziane, że przeprowadził swojego syna przez ogień, czyli złożył go w ofierze całopalnej. Złożył go w ofierze całopalnej Bogu Molochowi. Tak? Więc i oczywiście Biblia będzie walczyć z kultem, będzie uważała to za, za, za. I to jest bardzo ciekawe, bo akurat Fenicjanie czy Kananejczycy no, uprawiali ten kult, niestety ten kult był praktykowany. Izrael i Biblia będzie walczyć z tym kultem, i ten tekst rzeczywiście można interpretować to jest jedna z dróg interpretacji, czy jeden z klosuszek do interpretacji całości tego tekstu o ofierze Abrahama, tak zwana Akeda, 22 rozdział Księgi Rodzaju że rzeczywiście ostatecznie wynikiem, czy takim przesłaniem tego tekstu jest to, że Bóg nie chce ofiar z dzieci, że Bóg nie chce tej ofiary, tak? Więc jak najbardziej jest to oczywiście niecałościowa, Interpretacja, ale jak najbardziej yy, poprawna i w tą stronę można iść. Dobrze. Kolejne pytanie, pana Józefa. Yy, super materiał, dziękuję. Jeśli pan może prosiłbym o pana opinię w sprawie badań Żana yy, Karminiaka, w sprawie hebrajskiego lub semickiego pochodzenia ewangelii synoptycznych. Dziękuję i pozdrawiam. Rzeczywiście, Żan Karminiak. To jest taki francuski badacz, bardzo znany, biblista, też kumranolog, właśnie badacz i tłumacz tekstów kumrańskich. On się zresztą wyspecjalizował w badaniu tekstów kumrańskich. I na podstawie swojego badania Kumran i języka kumrańskiego, który tam był aramejski czy hebrajski, doszedł do bardzo ciekawego wniosku, że Ewangelia Mateusza i Marka musiały zostać pierwotnie spisane w języku semickim. I to odkrycie Żana Karminiaka nie jest czymś w bardzo nowym w biblistyce, bo przecież my już mamy świadectwo Hieronima, starożytnego tłumacza Biblii na łacinę, prawda, święty Hieronim, który już twierdził i też chyba Uzebysz Cezarej, też to pisał, że Ewangelia Mateusza powstała w języku semickim, czyli hebrajskim, albo miał na myśli aramejski, ale że gdzieś tam był ten, to semickie tło Ewangelii. Ale Żan Karminiak słynie z tego, że on dokonał... Zresztą kilka książek napisał, ja tu może nawet jedną pokażę, Pokażemy pana, który się nazywa właśnie Jean Carminiak. Proszę zobaczyć, to jest ten pan, francuski badacz kumranolog, właśnie yy, biblista, i on napisał między innymi taką książkę, yy, którą gdzieś tutaj też yy, znalazłem okładkę początki, bo mam ją gdzieś tutaj początki ewangelii synoptycznych. Yy, też kilka innych książek napisał, przetłumaczonych też na język polski, gdzie właśnie on wykłada tą swoją tezę, <laughs> że na podstawie samej analizy Ewangelii można dojść do wniosku. Że te ewangelie zostały napisane w języku hebrajskim czy aramejskim, w każdym razie w języku zbliżonym właśnie do Qumran. Do tego języka, którym posługiwali się Esyńczycy w Qumran. I że w tym, w tym semickim języku pierwotnie została spisana ewangelia, i on daje szereg argumentów. Ja oczywiście nie będę przytaczał tej całej treści jego książek, bo jest szereg argumentów, które potwierdzają jego tezę. boże podam tylko dosłownie jeden argument. Mamy w Ewangelii bardzo ważne takie słowa w objawieniu się anioła Gabriela, który mówi do Maryi. Że nazwie go imieniem Jezus, albowiem on zbawi swój lud od jego grzechów. Tak? Czyli w objawieniu Archanioł Gabriel zapowiada Maryi imię narodzonego dziecięcia, że nazwie go imieniem Jezus, albowiem zbawi on lud, zbawi lud od swoich grzechów. Słowo albowiem każe nam widzieć związek między imieniem Jezusa a zbawieniem. Prawda? Nazwie go imieniem Jezus, albowiem zbawi on swój lud od jego grzechów. Tylko, że ten język w Grece, gdyby to, gdyby to zdanie miało być napisane oryginalnie po grecku, to ono byłoby bez sensu, ono byłoby nielogiczne, bo nie ma związku między greckim imieniem Jezus a czasownikiem greckim zbawia, czyli sodzo. Zbawiam, tak? Nie ma żadnego związku ani gramatycznego, ani tutaj filo etymologicznego tych dwóch słów. Więc po grecku słowo albowiem byłoby, brzmi bez sensu. Ewangelia jest napisana po grecku, mamy ją po grecku. I to zdanie po grecku brzmi bez sensu. Nazwij Jego imieniem Jezus, albowiem On sodzą, On zbawi swój lud". No jakby jaka jest zależność tych dwóch słów, nie? Tymczasem co się okazuje? Kiedy przetransponujemy to, a to bardzo łatwo zrobić Ewangelię, bo Ewangelia ma wiele semityzmów, bardzo łatwo ją przetransponować na język oryginalny, czyli hebrajski właśnie, czy, czy aramejski, to mamy nazwij Jego imieniem Jeszua, albowiem On Jeszua. Jeszua to jest zbawienie, zbawiać, tak? Jasza to jest rachunek, zbawienie, wyzwolenie, ocalenie i tak dalej, nie? I Jean-Carminat daje taki szereg, szereg argumentów pokazujących, że pewne fragmenty Ewangelii uzyskują w ogóle sens, w ogóle logikę, w ogóle znaczenie pierwotne i właściwe, dopiero wtedy, kiedy je przetransponujemy na ich oryginalny język, czyli właśnie język hebrajski czy język aramejski. Ona tam i kilka test takich ważnych stawia, między innymi o tym, że Łukasz też korzystał z semickiego tła <laughs> tego źródła Q i tak dalej. Ale generalnie bardzo fajny badacz, ciekawe, bardzo ciekawa teza jego, yy, bardzo ciekawe argumenty, które rzeczywiście no, są nie do podważenia. Znaczy Te argumenty są bardzo mocne. Oczywiście jest część badaczy nowotestamentalistów, która twierdzi, no nie, no mamy Ewangelię po grecku i po grecku, jakby nie mamy żadnego. Nikt nie, prawda? Podstawowym argumentem przeciwko tezie Żana Karminiaka jest taka, że nigdzie nie znaleziono żadnego fragmentu nawet Ewangelii, napisanej w języku hebrajskim czy semickim. Nie? Ale te argumenty językowe wyciągane z Ewangelii są tak mocne, że rzeczywiście jego teza wydaje się bardzo mocna. Jest taka na przykład strona w języku polskim synopsa.pl, gdzie właśnie jej autor... Bardzo ciekawie też pokazuje badania nad Ewangeliami, w ogóle robi bardzo ciekawe badania nad Ewangeliami, synopsa.pl, gdzie właśnie m.in. te badania Żana Karminiaka, czy inne fragmenty pokazuje, gdzie. Widać to semickie tło Ewangelii, gdzie ono się wydaje takie aż oczywiste. Tu zresztą zacytowałem taki jeden fragment z książki Karminiaka. Kto nie czytał Ewangelii po hebrajsku, ten ich nie czytał naprawdę, to on, bo on pokazuje, że właśnie dopiero pełne sens, pełne znaczenie i koloryt e, teksty Ewangelii uzyskują, kiedy je przetransponujemy na ich pierwotny, domniemany oryginalny język, czyli język hebrajski. Jako że trzeba się delektować semickim aromatem, którym są przesiąknięte. Ewangelie są zdaniem Karminiaka i nie tylko zresztą jego, przesiąknięte tym semickim kolorytem, semickim aromatem. Dobrze, idźmy dalej. Pan Łukasz pyta, czy mógłby Pan nagrać materiał o tym, kiedy, w jakich okolicznościach i w odniesieniu do kogo zaczęto używać określenia Żyd? Ile wspólnego ze sobą mają potomkowie Jakuba, którzy przyszli do Egiptu z dzisiejszym Izraelem? To też jest wielki temat. Słowo Żyd generalnie trzeba powiedzieć, że bardzo często właśnie jest nadużywane jest bardzo często anachronicznie używane. To znaczy mówimy na przykład, że Żydzi wyszli z Egiptu. To jest oczywisty anachronizm, bo w czasach Egiptu, jakkolwiek byśmy to datowali, nie ma Żydów wtedy jeszcze. Określenie Żyd pochodzi w prostej linii od określenie, od pokolenia Judy i od Judei, tej krainy, która jest ze stolicą w Jerozolimie, czyli południowe królestwo Juda, Jude, Judeorum, stąd mamy Żydzi. Pierwszy raz nazwa Żydzi, możemy to, to, ten termin w ogóle przypisać Bohaterom Biblii, dopiero w czasach niewoli babilońskiej, bo wtedy się pojawia termin Judea jako kraina i Judejczycy jako mieszkańcy tej krainy, czyli Żydzi, a najlepiej jeszcze po niewoli babilońskiej, czyli tak naprawdę w prowincji perskiej, gdzie mamy prowincję Jehud. I wtedy, mamy, wtedy, do, wtedy zaczęto dopiero y, ludzi tamtego terenu określać mianem Żydzi. Mianem no, Judejczycy dosłownie, y, co przez łacinę przeszło Judeorum, y, Judej jako, prawda. Jako Żydzi. Więc określenie Żyd rzeczywiście ma związek z określeniem tylko jednego plemienia albo jednego królestwa, czyli Królestwa Południowego Judy ze stolicą w Jerozolimie. I tak naprawdę to określenie najwcześniej wypada stosować czy to w niewoli babilońskiej, czy do czasów po niewoli babilońskiej, bo wcześniej to raczej mówimy o Izraelitach, a wcześniej pewnie jeszcze o Hebrajczykach, prawda? Więc mówienie, że, że Abraham jest pierwszym Żydem, czy coś takiego, no to co są takie typowe anachronizmy, typowe, typowe błędy właśnie aplikowania terminu do czasów, w których on nie ma zastosowania, w których jeszcze w ogóle nie istniał. Dobrze, idziemy dalej, bo jeszcze popatrzcie, gdzie ja jestem. Tutaj dopiero. Tych pytań znowu sobie ogrom wypisałem i pewnie znowu nie zdążę na wszystkie odpowiedzi, nawet na, na, na połowę nie zdążę, ale przynajmniej część odpowiemy, nagramy pewnie w przyszłości kolejne Q&A, gdzie Kolejne pytania się pojawią. Dziękuję, Panie Profesorze, za Pana wykłady i przekazaną wiedzę. Fajnie. Nagra Pan materiał o księdze Henocha? Tak, było kilka takich jakby postów o księdze Henocha, więc na pewno nagram, zresztą dlatego też, że ja lubię księgę Henocha, więc bardzo chętnie nagram wykład zresztą o kilku księgach, które są nazywane księgą Henocha i na pewno o tej tajemniczej, wielkiej, bardzo ważnej księdze nagramy sobie osobny wykład. Kolejny, kolejne pytanie. Czy istnieją źródła poza Pismem Świętym, które poświadczają istnienie Chrystusa? No oczywiście, że istnieją, przede wszystkim trzeba powiedzieć, no poza Pismem Świętym, ale sięgnijmy najpierw do Pisma Świętego, bo mamy cztery Ewangelie. Ewangelie y, też są źródłem historycznym. Ja już o tym kiedyś wspominałem, że Ewangelie nie są historią, to jest oczywiste dzisiaj, to jest bardziej kerygmat, to jest bardziej wykład o wierze w Chrystusa, jako Boga, jako Mesjasza, jako Pana. Ewangelie są bardziej takim kerygmatycznym wykładem, który ma wzbudzić wiarę, ale Ewangelie są y, źródłami historycznymi. Jak najbardziej są źródłami historycznymi na temat Jezusa, i tutaj na temat wiarygodności Ewangelii to można by znowu osobny wykład nagrać. Poza tym mamy tak zwane źródła żydowskie, już poza biblijne. Już nie mówię o apokryfach, o pismach wczesnych ojców Kościoła, bo to są wszystko pisma chrześcijańskie, tak? A tu, a tu chyba pytanie jest, chodzi o takie pisma spoza tradycji chrześcijańskiej. Bo mamy w tradycji chrześcijańskiej Ewangelię, mamy apokryfy, mamy pisma wczesnochrześcijańskie, mamy pisma ojców Kościoła. One wszystkie potwierdzają istnienie Chrystusa jako osoby. Już nie mówię, że Boga, bo to, jest jakby, to już jest wiara, ale Chrystusa jako osoby, Jezusa jako osoby te pisma poświadczają. Nawet, na, natomiast tu chyba pytanie bardziej dotyczy pism właśnie Niechrześcijańskich, no to oczywiście mamy pisma żydowskie. Pierwszym z nich jest tak zwane, może tylko jedno, podam przykład, to jest oczywiście testim, słynne Testimonium Flavianum, czyli Józef Flawiusz, który y, zaznacza taką uwagę o Chrystusie, o Jezusie, która to Testimonium Flavianum z czego słynie, że prawdopodobnie jest ono autentyczne, to jest autentyczny tekst Józefa Flawiusza, ale on został uzupełniony przez Chrześcijan. Dlatego, że ten tekst, no, trudno, żeby wyszedł spod, spod ręki Żyda mówiący o Jezusie jako Panu czy Jezusie jako Mesjaszu. No więc testimonium Flawianu bardzo często jest poddawane tutaj pod wątpliwość, czyli to, test, czyli to świadectwo Flawiusza jako historyka żydowskiego. Natomiast rzeczywiście, nawet jeżeli okroimy je o te wstawki, które wydają się wstawkami już chrześcijańskimi, no to ono potwierdza istnienie Jezusa jako osoby. Tak? To, to jest, zresztą testimonium Flawianum to jest też bardzo ciekawy od, temat na odcinek. Fajne, że akurat się mi skojarzyło. Może kiedyś właśnie nagram osobny odcinek na temat Testimonium flawianu. na temat badań, na temat tego krótkiego fragmentu, który na temat autentyczności właśnie Testimonium flawianu. No i wreszcie mamy źródła rzymskie, tak? Mamy badaczy jak Tacyt, nie? Publiusz, Korneliusz, Tacyt, historyk rzymski. Mamy Swetoniusza, który również wspomina, jest tam świadectwo, które wspomina o istnieniu takiej osoby, czy chrześcijanach, mówią mowa o chrześcijanach, czy mowa o Chrystusie. Mamy Pliniusza Młodszego, mamy Lukiana z Samosaty, jego świadectwo też, no i oczywiście mamy Galena z Pergamonu i tam jeszcze parę innych. tak? Także są oczywiście świadectwa pozabiblijne i pozachrześcijańskie na temat istnienia chrześcijan i przede wszystkim ich założyciela, czyli Chrystusa, Jezusa jako osoby. Natomiast oczywiście one niekoniecznie będą mówić o Jezusie jako Panu, Bogu czy Mesjaszu, ale że taka osoba istniała. I rzeczywiście dzisiaj większość historyków raczej przyjmuje istnienie Jezusa jako osoby. Tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Chociaż są tak zwani skrajni mitycyści, którzy twierdzą, że, że Jezus nie istniał, ale to jest skrajny pogląd historyków. Natomiast klasycznie historycy jak najbardziej uznają istnienie Jezusa. W rozbieżności pojawiają się do tego kim on był, tak? Od począwszy od zwykłego rabina, przez nauczyciela, przez uzdrawiaszcza, jakiegoś cudotwórcę, po oczywiście mesjasza i po Boga, prawda? Więc tutaj już różnice dotyczą bardziej interpretacji, kim był historyczny Jezus. Natomiast co do jego istnienia, tutaj żadnych wątpliwości raczej mieć nie powinniśmy. Dobrze. Dobrze. Kunta Kinte pyta. Mówi Pan, że aton był anikoniczny. No to co, ta wsz co wszędzie robi oplatająca tarczę słońca kobra królewska? Czy to aby nie sygnał, że wąż był najwyższym bóstwem? W Chinach ten wąż był przedstawiany z łapami i piórami jako smok. Serafiny też są nazwani ognistymi, co ponoć etymologicznie łączy się ze słowem wąż, mieć i błyszczenie. Czy spotkał się Pan z takim z kojarzeniem? No tak, rzeczywiście, to znaczy kult Atona jako Boga egipskiego, Boga reformy Faraona Achnatona jest anikoniczny w tym sensie, że nie przedstawia Boga Achnatona w postaci ani ludzkiej, ani zwierzęcej, tak? Bogowie, są, bogowie Egiptu są przedstawiani w postaci ludzkiej, zwierzęcej, z głowami zwierząt, z głowami byków czy z głowami ptaków, więc w tym sensie mamy samą tarczę. Tak? Czyli to nie jest tak, że to nie ma w ogóle ikony, nie ma obrazu, bo jest tarcza, ale jest to kult anikoniczny w porównaniu do tego, co mamy w Egipcie. To zdecydowanie kult Atona jakby całkowicie pozbywa czy pozbawia tego boga w takich ludzkich wyobrażeń. Zostaje tarcza słoneczna, o tym mówiłem na innych wykładach. Natomiast rzeczywiście związek z wężem, z Serafini, rzeczywiście Serafim to jest związek wtórny, to znaczy Serafini nazywani są ognistymi, co jest po hebrajsku ,,saraf", oznacza ,,płonący ogniści". I co ciekawe w Księdze Liczb, węże o jadzie palącym, tam się pojawiają, tak, to jest wywyższenie węża na pustyni, Księga Liczb, rozdział 21, tam się pojawia, że te węże mają jad palący, ,,serafim". I to jest na tej zasadzie związek Serafinów z tymi wężami, tak. Serafin oznacza serafin oznacza płonący. Natomiast związek ze słowem wąż jest wtórny na zasadzie słowa po prostu tam jest w węże ojadzie palącym i to słowo paląco oznacza Serafin płonący. A wąż i miedź oczywiście są związane ze sobą, bo mamy słowo nachasz, nachaszne, chusztan, wąż miedziany. No to słowo nachasz to jest oczywiście jest coś związek taki filologiczny. Dobrze. Idziemy dalej. Przede wszystkim dziękuję za ten kanał wiedzę do tej pory raczej zamkniętą do korytarzy uczelni i tekstów dla fachowców, przystępnie udostępnia Pan zwykłym ludziom, fajnie, cieszę się, taki był cel właśnie tego kanału, jest, którzy chcą próbować zrozumieć religię i pochodzenie i rozwój. Pozwolę sobie już w pierwszym komentarzu na prośbę. Jeśli to możliwe, mam prośbę o interpretację terminu aluka, tłumaczono w Biblii jako pijawka. Czy nie jest to starożytna koncepcja wampiryzmu? Czy to kolejne imię Lilit? W Księdze Przysłów występuje też pod imieniem Szeol. Też niejasno ujętego, stąd pytanie pod tym filmem. Samo Aluka to pewnie za, to, to, to za mało na osobny odcinek. No nie jest, Aluka to jest, chociaż to słowo rzeczywiście Aluka występuje tylko raz w Biblii, a Aluka dosłownie oznacza pijawka. To rzeczywiście jest to bardzo ciekawy temat i no, no, może nie na osobny odcinek, ale pokażę ten fragment, bo gdzieś tutaj nawet sobie znalazłem. Proszę zobaczyć, mamy w księdze przypowieści Salomona, czyli Księdze przysłów, rzeczywiście przysłowie o tym, że pijawka ma dwie córki. Aluka, pojawia się ten hebrajski termin przynieść, przynieść. Rzeczywiście pijawka ma dwa takie, dwie takie przystawki, prawdopodobnie o to autorowi chodziło. I to, i wiele innych argumentów, pokazuje, że autor biblijny zdawał sobie sprawę, czym tak naprawdę są pijawki. Bo wiadomo, że w starożytności pijawki głównie, i to na wschodzie, to mamy i na wschodzie w Mezopotamii, i w Egipcie, przede wszystkim były, służone, były używane do celów medycznych, tak, do spuszczania krwi. Zauważono, że pijawki wysysają krew, więc zaczęto wykorzystywać je w celach medycznych, do właśnie y, upuszczenia krwi. I na pewno w tej mierze tutaj autorowi biblijnemu również, y, również pijawka jest znana. A Pana pytanie o wampiryzm, czy imię Lili, czy, to nie, czy Aluka to nie jest jakieś inne tajemnicze imię Lili. Rzeczywiście słowo Aluka oznacza w języku akadyjskim, analogiczne słowo, pewnego rodzaju nietoperza, tego wampira, tego nietoperza, wampira, który żywi się właśnie krwią. Więc na tej zasadzie można by troszkę powiedzieć, że ta aluka pijawka biblijna może mieć coś wspólnego z wampiryzmem, na zasadzie, że też może oznaczać tego nietoperza, który, którego słowo oznacza właśnie no, wampir nietoperz. Ale generalnie co ciekawe, w Biblii ta pijawka jest użyta tu w innym sensie. Chociaż pijawka znana jest na pewno autorowi biblijnemu, tak jak znana była w Egipcie i w Mezopotamii, jako symbol medyczny, jako po prostu można powiedzieć narzędzie medyczne do opuszczenia krwi. To tu jest użyta właśnie jako jej taka nienasyconość. Pijawka staje się symbolem tego, tego co, co, co jakby wyciska z człowieka to, co dobre, wyciska z niego krew, wyciska z niego soki. Przynieść, tak? przynieść. Przynieś. Trzy, trzy rzeczy są nigdy niesyte, cztery nie mówią dość. Tak jak pijawka, właśnie. Nie? I autor dalej mówi, że tymi rzeczami są sheol właśnie, jest syty, jest taki nienasycony, ciągle chce nowych prawda, ludzi. Niepłodne łono, które chciałoby mieć dziecko. Ziemia wody niesyta i ogień, który pali i nigdy nie mówi dość. Nie? Więc ta pijawka rzeczywiście się pojawia. I co ciekawe, tu może nawet pokażę, jest taki ciekawy hieroglif. To jest fragment y, egipskiego malowidła, który to hieroglif, proszę zobaczyć. Tutaj właśnie nawet znalazłem. Bardzo ciężko mi było to znaleźć, ale udało mi się. Na tym hieroglifie proszę zobaczyć. Ten medyk, bo to jest lekarz, medyk, ma tutaj na dole kielich z pijawkami. I właśnie jedną z pijawek przysysa albo odczepia od głowy swojego pacjenta. Więc widać, że nawet w Egipcie i podobne potwierdzenia mamy w Mesopotamii, że pijawki były znane i były wykorzystywane w celach medycznych, między innymi. No a ten biblijny tekst o pijawce no jest bardzo ciekawy, bo autor biblijny wyraźnie mówiąc o pijawce, że ma te dwie, prawda, daj, daj, czy to tam byłoby to haw, haw hebrajskie, jakby nawiązuje do tych podwójnych przessawek. Pijawka ma takie podwójne przyssawki. No ale dla autora biblijnego w tym przysłowiu staje się ona symbolem takiego właśnie nienasyconego pragnienia. Nienasyconego pragnienia. Dobra, idźmy dalej. Yy, dziękuję za kolejną dawkę informacji, która pozwala yy, zderzyć mi się z własną niewiedzą. To bardzo pomaga mieć dystans do przekonania o swojej wiedzy i własnej racji. Fajnie. W nagraniu z Q&A wspomniał Pan o swoim artykule dotyczącym modlitwy Ojcze Nasz. Tak, tutaj kilka, kilka było pytań na temat tej modlitwy i czy Nasz i mojego tłumaczenia. Rzeczywiście ja to takie tłumaczenie opublikowałem, ono jeszcze nie zostało wydane, więc ja jeszcze nie mogę Wam go pokazać. Kiedy tylko się pokaże, kiedy tylko zostanie opublikowane, to yy, spróbuję podzielić się z Wami moim tłumaczeniem modlitwy Ojcze Nasz. I to takim tłumaczeniem dosyć nowym, które pokazuje zwłaszcza ten charakter eschatologiczny i taki żydowski charakter tej modlitwy, czy nasz, charakter eschatologiczny tej, mo tej modlitwy, do którego pewnie nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni. Ale jeszcze to się nie ukazało, więc jak się ukaże, to, poka to pokażę. Dobrze. W tym odcinku wspomniał Pan, że jeździ Pan do Ziemi Świętej jako przewodnik. Chciałbym się dowiedzieć, jak można się tam z Panem wybrać w najbliższym czasie. No więc tak, jeżdżę do Ziemi Świętej jako pilot, jako przewodnik. Więc kiedyś może nawet tutaj dla patronów kanału, przypominam, że uruchomiony mam patronajta, więc bardzo zapraszam tych, którzy mogą mnie wesprzeć, żeby takie wsparcie dokonali, bo to mi pomaga się rozwijać, to mi pomaga no, mniej, mniej skupić się na innych czynnościach zawodowych, a troszkę więcej poświęcić uwagi kanałowi. No i może kiedyś właśnie dla patronów, czy dla tutaj chętnych, zrobimy jakiś taki wyjazd archeologiczny, czy jakiś taki, Kampanię naukową do Ziemi Świętej. No, zobaczymy. Bardzo ciekawy pomysł. Jako pół Polka, pół Greczynka, tak umiem Grekę, mogę się zgodzić z Pana uwagami. I to akurat Pani napisała pod wykładem o moich tych analizach tłumaczeń Biblii, tych, tych błędach w tłumaczeniach Biblii, więc dziękuję, że tutaj Greczynk Pani się ze mną zgadza. Bardzo mi miło. Kolejne pytanie. Zobaczyłbym z przyjemnością całą serię wykładów o tym Eposie. To, jest, to było pytanie pod Eposem o Gilgameszu. I rzeczywiście jest taka pokusa, żeby. bo nagrałem jeden duży odcinek o Gilgameszu, ale jest taka pokusa, żeby nagrać więcej, bo to jest ogromny epos i z wielo, bardzo wielką treścią, więc jest szansa, że. Dziękuję za niesamowitą pracę, fajnie cieszę się, jest taka szansa, że takie odcinki o Gilgameszu się jeszcze pojawią. Kolejne pytanie. Dzień dobry, kiedy będzie aktualizacja wykładów na Spotify? Ten chyba jest ostatni z tam dostępnych. Rzeczywiście. To nie ja uruch uruchomiłem Spotify'a, tylko jeden z naszych tutaj czytelników i widzów uruchomił mi Spotify'a, więc w ogóle taka może apel do was. Słuchajcie, ja to, troszkę się na tym nie znam, więc jeżeli ktoś mógłby mi pomóc, zgłosić się i zrobić coś takiego jak przegranie odcinka z YouTube'a na właśnie formę audio i wrzucenie ją na Spotify, to ja mogę komuś udostępnić to moje konto, i żeby ktoś mi pomógł, bo ja szczerze mówiąc, troszkę yy, akurat yy, nie korzystam ze Spotify'a z innych form, korzystam audiobooków czy innych rzeczy. Natomiast ze Spotify słabo, więc na razie tam nie aktualizuję, nie mam na to troszkę czasu, ale gdyby ktoś chciał się zgłosić i mi pomóc w tym, to bardzo chętnie, wtedy jest szansa na taką aktualizację. Jeżeli nie, no to będę próbował sam to jakoś ogarnąć. Zobaczymy. Dobra, idziemy dalej. Pani Beata pyta, mam prośbę o próbę wyjaśnienia genezy grzechu pierworodnego. Bóg zobaczył, że wszystko było dobre, więc dlaczego uległość pokuszeniu? Skąd źródło pokuszenia jest, jeżeli wszystko było dobre? No, bardzo ważne pytanie, pani Beato. Ale to pytanie też wymaga, dzisiaj widzę, że mam jeszcze dużo pytań przed sobą, więc to wymaga takiego naprawdę spokojnego wykładu na ten temat. To jest bardzo duży, taki ogarniający w ogóle nie tylko biblistykę, bo ten temat w ogóle wykracza poza biblistykę, do teologii fundamentalnej, do dogmatycznej teologii sięga, do historii do powstawania tego dogmatu o grzechu pierworodnym. To jest, nawet nie chcę teraz jakoś zaczynać tego tematu, bo temat jest mi bliski i Y, troszkę też napisałem na ten temat, więc będzie szansa, żeby się na pewno y, tym podzielić z wami. Panie Marcinie, pytanie do Q&A, ile jeszcze się zmieści, jakie wydarzenie z okresu sędziów i przed nim możemy traktować jako historyczne? <laughs> no właśnie, no wiecie, to jest to pytanie y, przed Księgą Sędziów, która jest, mówi o czasach sędziów, mamy zdobywanie Kananu, czyli Jozułego, wcześniej mamy wędrówkę po pustyni, Wcześniej mamy wyjście z Egiptu, pobyt w Egipcie, na no a wcześniej czasy Abrahama. I pamiętajcie, że o tych właśnie księgach i o tych tekstach mówiliśmy sobie, że te teksty, one owszem sięgają do pewnych form pamięci historycznej, one sięgają do pamięci kulturowej, do pewnych przekazów, tradycji ustnej, one sięgają do na przykład starych podań modlitewnych czy pieśni religijnych, jak na przykład pieśń Debory, czy pieśń z księgi Wyjścia. Ale one są uformowane przez tradycję wielowiekową, która tak naprawdę dążyła do przekonania Izraela o jedynym Bogu, kim jest Bóg Jedyny, Jachwę. Więc to, tymi tradycjami wyraźnie rządzi nie faktografia, czyli nie warstwa, właśnie tak jak Pan tutaj szuka tej warstwy faktograficznej, tylko tymi opowiadaniami rządzi, rządzi teologia. Więc tutaj trzeba by nad każdym opowiadaniem osobno, z każdej księgi, czy to sędziów Józełego, czy wcześniej z Pięcioksięgu, pochylić się. I każde tak jakby przekopać. Pamiętacie, ja już zrobiłem taki przykład na temat Księgi Jozłego i właśnie zburzenia murów Jerycha. To był jeden cały odcinek, prawda, na temat tylko tego jednego małego tekstu. I drugi odcinek nagrałem na temat właśnie pieśni Debory, czyli jak zdobyto, jak Izraelici zwyciężyli w bitwie z kan w jednej z wielu bitew z nie? I tak trzeba byłoby to robić, że każdy osobny tekst bierzemy na warsztat i staramy się dopiero odkryć tą warstwę faktograficzną. I odkryć jakby to obudowanie, czyli to, to wielkie przesłanie teologiczne, które te teksty ze sobą niosą. Prawda? No i tu pod też Pan pisze: Gdyby ktoś mi rok temu powiedział, że kanał o biblistyce stanie się jednym z moich ulubionych, to prawdopodobnie skończyłby się na wybuchu śmiechu. Jest to dla mnie o tyle wartościowe, że jako osoba areligijna, z jakich przyczyn lubię wiedzieć o religiach więcej. Także, aha, tutaj mamy bardziej takie sformułowanie, spostrzeżenie. Idźmy dalej. Troszkę tak, bardzo fajnie. Dziękuję za to spostrzeżenie. Miło mi, że kanał w biblistyce stanie się dla niego jakiś ciekawy czy inspirujący. Fajnie. Pani Halina pyta: Rodzi się pytanie, czy te wpadki tłumaczeń biblijnych, bo to pod odcinkiem o tłumaczeniach Biblii, o ich pomyłkach tłumaczy, mogą wpływać na treść zwierzeń, a co za tym idzie na nasze zbawienie? Czy stanowią raczej dowód na niedoskonałość ludzkich poczynań? To jest dobre pytanie, bo rozumiem, że ono wynika z jakiegoś niepokoju, bo ja pokazałem bardzo wiele, przynajmniej może nie bardzo wiele, ale małą część z błędów, które się pojawiają w tłumaczeniach Biblii, nie? że tłumacze sobie nie do końca radzą z tekstem oryginalnym, czy to hebrajskim, czy to greckim. I pani Halina rzeczywiście pyta, czy to faktycznie ma wpływ na to, jak my rozumiemy Biblię, jak rozumiemy prawdy wiary. I rzeczywiście są takie fragmenty. Ja obiecałem, że jeszcze taki odcinek jeden czy kilka nagram o tłumaczeniach, bo ja tego dosłownie dotknąłem tematu błędów w tłumaczeniach. Jak powiedziałem, mam chyba materiał chyba na jeszcze pięć takich odcinków i pewnie prędzej czy później się pojawi taki odcinek. Więc pokażę takie fragmenty, gdzie rzeczywiście tłumaczenie złe czy błędne może wpływać na nasze rozumienie wiary. Proszę zwrócić uwagę, przed chwilą pokazywałem fragmenty z tłumaczenia przekładu Biblia Nowego Świata, czyli Świadków Jehowy, nie? że pewne sformułowania mogą wpływać na nasze rozumienie wiary. Na szczęście. Uspokajam panią Halinę i, i, i czytelników. Większość przekładów, nawet jeżeli jest błędna, nawet jeżeli tam frak... większość błędów, o tak powiem, w tłumaczeniach, nie ma wpływu na naszą wiarę, czy nie ma wpływu na rozumienie Biblii tak ogólnie. To są błędy w pojedynczym sformułowaniu, to są błędy w jakimś jednym tekście, które zmieniają sens tego zdania, czy w ogóle go błędnie interpretują, ale tak naprawdę no, na ogół rozumienia tego, czym jest Biblia, o czym mówi Biblia, no, nie mają takiego znaczenia. Wiemy, że Biblię trzeba czytać przecież w całości, tak? Biblia interpretuje samą siebie i tak dalej. Więc większość takich pomyłek czy wpadek tłumaczy nie ma jakiegoś większego znaczenia dla wyciągania wniosków w wiarę, ale na, chociażby na przykładzie tego, co pokazałem przed chwilą, niektóre sformułowania tłumaczy mogą sprawić, że rzeczywiście będziemy niepoprawnie czy niezgodnie z tekstem oryginalnym albo inaczej niż tekst oryginalny rozumieć daną prawdę czy daną, dane sformułowanie. To się może zdarzyć. Kolejne pytanie. Wilk nocny. Może z okazji zbliżających się świąt, bo to było przed świętami jeszcze zadane pytanie, coś na temat sprawozdania z Ewangelii Mateusza o mędrcach ze wschodu. Dlaczego jest ich niby trzech? Oraz o autentyczności tego sprawozdania albo raczej braku autentyczności. Rzeczywiście to jest duży temat, to są tak zwane Ewangelie Dzieciństwa. I tu chodzi o Ewangelię Dzieciństwa Mateusza, bo mamy jeszcze drugą Ewangelię Dzieciństwa, u Łukasza, ale tam się pojawiają z kolei pastuszkowie, tak? Na polu, pasterzy, pastuszkowie, którzy idą do. Betlejem przekonać się o głosie Anioła. W Ewangelii Mateusza mamy inne przesłanie i inne, jakby treść tej Ewangelii Dzieciństwa. Tu się właśnie pojawiają ty, ty, ci magowie. No właśnie. Ja nie będę teraz szeroko tego tematu omawiał, yy, ale gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć tak, no to oczywiście królo, trzech królów, bo mamy święto trzech króli, to tak, ani nie było ich trzech, ani nie byli to królowie. Nawet tutaj o, o, pokażę, bo taki na, na, jeden, jeden, z, jeden z moich yy, tekstów. Proszę sobie zobaczyć tutaj. Napisałem taki, no, taką książkę, Tajemnice biblijnych imion. prawda? Ona jest dostępna na Akademia Edu. I w tej książce m.in. właśnie opowiadam o tych przysłowiowych trzech mędrcach, Kacper, Merichol, Bartazar. I tu też zwracam uwagę, że ani nie wiemy, ilu ich było, ani nie byli to królowie, ani nie wiemy, jak mieli na imię i tak naprawdę, kiedy to się stało. Nie wiemy, kiedy samo Boże Narodzenie miało miejsce, czy to w grudniu, niekoniecznie. To, że jest w grudniu, to wynika, ta data Bożego Narodzenia wynika oczywiście z czego innego. No więc nie będę tego tematu tutaj poruszał, ale ja o tym opowiadam chociażby czy w tej książce y, tajemnice Biblijnych imion. Opowiadam o tych trzech, mędr... przysłowiowych trzech mędrcach, no i też w takim artykule na temat historyczności Ewangelii też właśnie poruszam temat Ewangelii Dzieciństwa, to co Pan pisze tutaj o braku autentyczności. W tym sensie, że Ewangelia Dzieciństwa rzeczywiście jawią się raczej jako taki midrasz prorocki, który ma przesłanie mesjańskie. To w Ewangelii Dzieciństwa mamy wyraźną nadreprezentację cytatów ze Starego Testamentu, tak? właśnie w Ewangelii Dzieciństwa. Więc one pokazują raczej, że tu się wypełnia Stary Testament, niż są takim sparozdaniem z konkretnych pojedynczych, poszczególnych wydarzeń. No dobrze, dzień dobry. Wspaniały wykład, bardzo chętnie, to jest akurat pod księgą Kocheleta, ten, ten komentarz się pojawił pana Bartosza, wspaniały wykład, bardzo chętnie posłuchałbym więcej na temat tej moim zdaniem najciekawszej księgi biblijnej. Dzięki za tą uwagę, ja też chętnie bym więcej o tej księdze opowiedział i pewnie to zrobię, dlatego że na temat księgi Koheleta mam bardzo dużo do powiedzenia, piszę duży komentarz. W tej serii Nowy Komentarz Biblijny. Tak jak mamy tę serię Nowy Komentarz Biblijny, piszę duży komentarz do księgi Kocheleta, więc jak będzie tylko okazja i czas, to chętnie nagram jeszcze przynajmniej jakieś odcinki właśnie o księdze Koheleta. Kolejne pytanie pana Pawła. Dziękuję za film. Mógłby pan zrobić może kiedyś też odcinek o książkach wartych czytania z biblistyki? To jest, panie Pawle, bardzo dobry pomysł i rzeczywiście pewnie jeden z najbliższych odcinków. Faktycznie nagram na temat pięciu najważniejszych książek o Biblii, które warto albo trzeba przeczytać. Albo o starożytnym świecie, o Egipcie czy o Mezopotamii. Rzeczywiście to byłby nawet fajny pomysł na odcinek, żeby zrobić albo zrobić inaczej, zrobić jakąś analizę czy jakąś taką recenzję jakichś takich ważnych yy, publikacji, które wychodzą na temat Biblii. Dzięki, zresztą dzięki Patronite'owi ja cały czas inwestuję, bardzo drogie książki kupuję, nawet może właśnie w tym odcinku tutaj mam obok siebie bardzo dużo różnych książek. Ale to w, w osobnym odcinku wam pokażę, jakie książki nowe kupiłem. Niektóre kosztują 200-300 zł, bo to trzeba ściągać za granicę. Więc to są drogie rzeczy, ale właśnie dzięki Patronite'owi między innymi, mogę sobie na to pozwolić. I, I właśnie chętnie nagram taki odcinek, gdzie zrobię recenzję jakichś albo wartościowych, albo jakichś cennych, ważnych, czy nawet może złych, ale najczęściej pozytywnych książek o Biblii. Bardzo dobry pomysł. Dobra. Kolejne pytanie. Panie profesorze, czy mógłby pan nagrać wykład o tym, jak połączyć przekazywaną przez pana tutaj wiedzę z nauczaniem Kościoła? Oglądanie pańskiego wykładu zbliżyło mnie bardzo do chrześcijaństwa, rozwiązało wiele wątpliwości, ale jednocześnie wydało mi się to wszystko trudne do połączenia z wieloma elementami wiary. No, to tak jakby jeden odcinek to jest trochę mało, nie? bo tutaj proszę zobaczyć, że każdy temat, który podejmujemy, biblijny. Ono od razu wymaga naświetlenia, jeżeli chodzi o starożytny Bliski Wschód, nauczanie chrześcijańskie, wiarę kościoła, czy katechizm, czy jakieś dogmaty. Nie? Każdy odcinek, który podejmujemy, praktycznie dotyczy tego zagadnienia, o którym Pan mówi. Nie? Więc trudno by mi było nagrać pewnie jeden odcinek, jak połączyć, nie wiem, wiedzę z nauczaniem Kościoła. My robimy tak, że bierzemy na warsztat jakiś jeden konkretny temat i sobie zaczynamy go badać, analizować. Prawda? Staramy, jak widzicie, robić tutaj to dość obiektywnie. Czyli dość tak po prostu patrzeć po prostu, jak ten tekst funkcjonuje, o co mówi, jakie są badania na ten temat. No i tu jeszcze pan Antoni pyta, witam. Marcinie. Pytanie dotyczy pewnej Twojej wypowiedzi odnośnie Matki Chrystusa. Powiedziałeś o niej najświętsza panienka. Zatem skąd u Ciebie tak skrupulatnego biblisty? Kult maryjny? Wszak w Biblii brak takiego przesłania. To jest też materiał na osobny odcinek. No skąd kult maryjny? Ja jestem wychowany jako katolik, jestem katolikiem, więc pewnie stąd, ale tutaj muszę powiedzieć, że. Kult maryjny, czy w ogóle podejście do Maryi, jeżeli czerpiemy, no to czerpiemy z Biblii. Ja tutaj może tylko, nie wiem, czy tutaj mam ten tekst, nie mam tego tekstu, ale jak mamy Nowy Testament i mamy Ewangelię, no to może go znajdźmy od razu, Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, to jest chyba, zdaje się, werset 26, gdzie mamy objawienie Archanioła Gabriela, który przychodzi do Maryi, to proszę zobaczyć, co tutaj mówi Archanioł Gabriel do dziewicy, której było na imię Maryja. Mówi do niej gdzie tutaj to mamy? Hajre, to jest to właśnie szalom hebrajskie, pokój Tobie, raduj się, radość, pokój. Keharitomene, pełna łaski, wypełniona łaską, napełniona łaską. Hokirios metasu, czyli Adonai Mech po hebrajsku by to brzmiało, Pan jest z Tobą, Jachwe jest z Tobą. Nie? Eulogmenen suen czyli błogosławiona jesteś między niewiastami. Czyli to, 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 ja bym nie powiedział, że Biblia nie mówi nic o Maryi. Te sformułowania chociażby z tego wersetu są tak potężne, już nie mówię o innych sformułowaniach, chociażby z mamy drugi rozdział Ewangelii Jana, mamy słynną scenę w kani galilejskiej, mamy scenę pod krzyżem, oto matka Twoja. Więc nawet ja, ja zdaję sobie sprawę, z czego to, to pytanie wynika. To pytanie pewnie wynika z takiego, z takiej świadomości, że rzeczywiście w katolicyzmie czasem mamy ten kult obrazów, kult maryjnych obrazów, taki z punktu widzenia biblijnego chrześcijanina. On wydaje się obrazoburczy, wydaje się bardzo taki rzeczywiście, no i no jest, często rzeczywiście trzeba powiedzieć, że bywa przesadzony, czy bywa taki powiedzmy bardziej taki koloryt, można powiedzieć, ludowy przybierać charakter niż taki stricte biblijny. Natomiast, no, kult maryjny, czy można powiedzieć jakieś takie ocena postawy czy osoby Maryi, no tutaj bym nie powiedział, że Biblia nic, nic na ten temat nie mówi. Te przesłania biblijne o tym, że Słowa anioła, które odnoszą się do Maryi, chociażby nie, to właśnie to keharitomene, czyli można powiedzieć mele po hebrajsku, wypełniona łaską. Nie? Niesamowite, to takie sformułowania nie padają do nikogo innego w Biblii. No to, to one dają pewne. Ale to znowu, to jest materiał na zupełnie osobny, spokojny odcinek, i bardzo chętnie taki odcinek nagram. Kochani, Ponieważ już jest bardzo długi czas nagrywania, więc już nawet byłem upominany, że te odcinki są za długie do słuchania, więc wybaczcie, ale w tej połowie yy, znowu pytań, bo mam pełno jeszcze pytań. Yy, w tej połowie przerwiemy i zakończymy ten odcinek. Obiecuję, że następne QA się na pewno niedługo pojawi. Oczywiście będą też inne odcinki z innymi tematami. No więc trzymajcie kciuki, bardzo zachęcam do śledzenia kanału, do dzielenia się tym, do słuchania, no i yy, zapraszam do. Bycia obecnym i czekania na następne odcinki, które na pewno, na pewno się pojawią. Pozdrawiam serdecznie.